Witajcie kochani, tutaj Maciek Wylobów, obok Krishna mnie Kirtan. Krishna Kirtan. Dzisiaj nadajemy na dwa montaże na raz, więc Zobaczymy, jak to zobaczymy, wyjdzie co z w tego ogóle. wyjdzie. Mamy nadzieję, że nas słyszycie. Jak nie słyszycie, A tak, może trochę żeby. to jakoś się odezwijcie w komentarzach. Będziemy generalnie rozmawiać dzisiaj o mistycyzmie, medytacji, ścieżce duchowej. Z takim jakby, myślę, każdy z nas ze swojej perspektywy, choć nie wiem, czy Krishna Kirtan się zgadza ze mną, ale z pewnej perspektywy, no, jak mówimy już o tej ścieżce duchowej, mistycyzmie, to te różnice zewnętrzne nie są takie istotne, ale jednak no, każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenie. Ja na gruncie, powiedzmy, tej praktyki sufickiej, ty na gruncie jakby wisznuizmu Gaudia, jak nie przekręcam nic. I być może jakby pokażemy to z naszych stron, to będzie pomocne jakby zobaczyć różne perspektywy, które gdzieś tam się stykają w jakimś wspólnym punkcie, albo nie stykają. Ja myślę, że się stykają, bo ja zawsze ja robiłem takie wideo, tam u mnie na stronie i na YouTubie jest takie wideo, są zaczerpnięte trochę poniekąd od ciebie i dodane własne przemyślenie do tego, że gdzieś, no bo tak, weźmy rękę, nie? I mamy pięć głównych religii. Mamy tam buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam i hinduizm, tak? No i teraz co ma wspólnego chrześcijaństwo z buddyzmem? No kompletnie inna tradycja, inne rytuały, inna teoria jakby do tego i jakby inny cel, ale jak, no i nawet jakby taki kontekst narodzin trochę inny, bo inny, buddyzm nie? Jest takiego kontekstu estetycznego. Tak, trochę. Więc jest kontekst inny. No i teraz, jeżeli ty chrześcijanin z buddystą, to prawdopodobnie tam, bo tam nie widać, jak tą rękę weźmie. A tak, bo tu na dwie kamery, tak. No to on się nie dogada i będzie jakiś konflikt. Natomiast jeżeli obydwaj pogłębią praktykę i wejdą głębiej, jeszcze głębiej, to w tym momencie będzie ten punkt wspólny, w którym oni się porozumieją. I tutaj opowiadałem tą historię od ciebie, chyba z historii Inayata Khana, jak on się spotkał z jakimś mistrzem Zen w Stanach. A, tak, tak. I oni się spotkali, więc wszyscy myśleli, o, będzie wielka debata, dyskusja filozoficzna, po prostu kontrowersja, mistrz Zen, mistrz Sufi, no i jak oni się spotkali wreszcie w którymś momencie, no to mistrz Sufi mówi, widzę Zen w tobie. A mistrz Zen na to, widzę sufizm w tobie, czy tam odwrotnie. No i się skończyła było dyskusja. Tak, że ta rozmowa się skończyła w zasadzie tak naprawdę, jak oni już sobie popatrzyli w oczy, no ale tam ci uczniowie ich tak zachęcali, żeby porozmawiali. I tak. No także biorąc z punktu widzenia mistycyzmu, to pewnie tak jest, że nie ma, można się dogadać i porozumieć, ale jak się właśnie pod uwagę te różnice zewnętrzne i ktoś tylko patrzy zewnętrznie, no to wtedy jest zarzewie konfliktu jest gotowe, stąd mamy tak wiele różnych konfliktów religijnych na świecie, bo ktoś się żegna nie tą ręką, nie w tą stronę, co trzeba, w związku z tym należy z nim walczyć. Chociaż podobno najwięcej konfliktów to jest jak ktoś jest blisko nas, że nie jest, nie wiem, inna religia, tylko w ramach tej religii coś tam robi innego, to podobno najgorsze konflikty. To, no nie, no nie to wiem. Burzyciel, renegat rozsadza od środka. Ale może, bo to tam jest ta, czy zwolennicy, czy pilnowania czystości, przekazu, tradycji, nauk, no są gorliwi, i z tego pewnie fanatyzm powstaje, no a wszyscy inni to chyba nie, no, ale wracając do tematu miłości czy mistycyzmu i miłości, no to wszystkie religie, wszystkie tradycje mistyczne, wszyscy mistycy, wielcy nauczyciele mówili o miłości. Odnosili się, chociaż ja właśnie tak pomyślałem o tym jako pierwszym temacie, o którym można porozmawiać. Widzę, że tam pojawiły się jakieś pytania, pozwólcie, że my na nie odpowiemy bliżej końca. To ja tylko rzucę, bo co krysznowiec i sufista myślą o buddyzmie? Dla wyjaśnienia, ja nie jestem krysznowcem. W związku z tym trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie. No ale to za chwilę rozwiniemy może. Dobra, bo, tak, więc myślę, że na te pytania odpowiemy
później, więc wybaczcie, że nie będziemy od razu, bo to po prostu, myślę, przełamywało jakiś tam spójny wywód, zakładając, że będzie spójny, bo my tak w zasadzie nie do końca mamy ustalone szczegóły, o czym będziemy rozmawiać, więc mamy nadzieję, że to będzie spójne w jakiś sposób, ale ten wątek miłości, o którym mówiłeś, to ja sobie tak myślę, że w wielu tradycjach religijnych, mistycznych, duchowych się pojawia ten wątek, ale no czasami jest tak, jak ostatnio rozmawiałem z Piotrkiem Marcinowem i pytałem go o ten wątek jakby w buddyzmie, to on tam jest troszeczkę inny, a wydaje mi się, że w sufizmie i w wisznuizmie w pewien sposób on, czy w ogóle w tej jakby tradycji bhakti można by powiedzieć, że on jest dużo bardziej podobny do siebie, że to jest taki, powiedzmy, wątek dużo bardziej wspólny. Być może ta jakby idea obiektu miłości jest trochę inna, ale ta miłość, można by powiedzieć, że chyba i w sufizmie, i można by powiedzieć u ciebie, jest czymś takim w zasadzie najważniejszym w tej ścieżce, w pewien sposób esencją tej ścieżki, z jednej strony środkiem do celu, z drugiej celem, a z trzeciej można by powiedzieć nawet tą, nie wiem jak to powiedzieć, wieczystą rzeczywistością. Chyba tak, no ale dobra, ale może spróbujemy podjąć tą karkołomne zadanie, zdefiniować, czym jest miłość, znaczy albo jak to rozumiemy, albo w tym kontekście, jak to rozumiemy, no bo może tego trzeba by chyba zacząć. No chyba tak, no to jest oczywiście ryzykowne zadanie, ale jak szaleć, to szaleć, nie? Zaszalejmy ten i ten. To może ja tobie oddam głos, bo myślę, że każdy z nas troszeczkę gdzieś tam ma swoje widzenie i jakbyś, nie wiem, przedstawił, jak to z perspektywy twojej, czy twojej ścieżki, albo twojego widzenia, twojej ścieżki wygląda, nie? No tak, na pewno moja ścieżka jest taki krótko, spróbuję zarysować jakby kontekst historyczno-filozoficzny, czy tradycji całej. Więc wisznuizm jest częścią tak zwanego hinduizmu. Teraz hinduizm jest nazwą trochę mylącą, ponieważ jest to historycznie rzecz biorąc nazwa nadana przez najeźdźców perskich, którzy nazwali tak kompleks wszystkich zjawisk religijnych i mistycznych, które były po drugiej stronie rzeki Sindh, której nie wymieniali nazwy poprawnie, stąd się wziął hinduizm, zatem to jest wszystko, to wszystko, co było po tamtej stronie rzeki, jest hinduizmem. Ja często opowiadam taki żart, że na tej samej zasadzie można by powiedzieć, że wszystko, co jest w Europie, wszystkie zjawiska religijne, mistyczne, filozoficzne w Europie, które są, można by nazwać wołgogizmem, patrząc w sensie z tamtej strony rzeki Wołgi. W związku z tym wołgogizm, czym jest wołgogizm? No wołgogizm to są filozofia grecka, bogowie Rzymu, Celtowie, Słowianie, chrześcijanie, Żydzi, pewnie muzułmanie i jeszcze, nie wiem, kogo nie wymieniłem. No i teraz jakby to daje ilustrację tego, czym jest hinduizm. Że hinduizm nie jest konglomeratem, więc z tym są różne próby podziału, czym to jest, jak to zrozumieć, i jest wielość ścieżek, i nawet praktykujący czasami mają, czy siedzący w tym mają czasami kłopot. Więc ja dla uproszczenia, jakby, oczywiście abstrahując o innych możliwych podziałach, powiedziałbym tak, że myśl indyjska, czy myśl hinduistyczna, dzieli jakby świat na trzy kategorie. Mamy świat zjawiskowy, materialny, mamy świat duchowy, transcendentny, ten, który jest ponad światem materialnym, i mamy ten świat pomiędzy, czy świat graniczny. I teraz świat materialny to jest ta martwa materia, która nas otacza, czyli krzesło, stół, mikrofon, kartka papieru itd., itd. Świat ten pomiędzy to jesteśmy my, czyli świadomość, jaźń, i ten świat transcendentny czy duchowy to jest ten świat, który jest jakby tamtym światem, tym światem, tym innym światem, i celem praktyk sadhany czy procesu mistycznego jest zmienienie z naszej świadomości, z tej, która jest w tym świecie, na to, żeby znaleźć się w tamtym świecie. Oczywiście nie mówię tutaj, nie jest to taka koncepcja jak chrześcijańskie, że idziemy do nieba, chociaż może to tak troszkę brzmi. Także wisznuizm
jest pewną szkołą mistyczną w ramach hinduizmu, która zajmuje się praktyką skupioną właśnie na tym świecie transcendentnym, czyli tym, który jest ponad gunami, ponad żywiołami natury materialnej, czyli jest tym światem ponadzmysłowym, niematerialnym. I to jest jakby tak tytułem wstępu. Czy myślę, że w ogóle no chyba każda gdzieś tam ścieżka, która pretenduje do bycia mistycyzmem, no zajmuje się tą transcendencją w pewien sposób. Więc no to będzie jeden z tych wątków wspólnych, które się na pewno pojawiają. No. No i właśnie, i tam miłość jest jednym z takich środków do tak, bo pytanie było, żeby wrócić do tego. Tak, pytanie było miłość. Zatem w tym kontekście miłość jest emocją czy zjawiskiem, które występuje w tamtym świecie, czyli w tym świecie transcendentnym, czy nazywamy go tylko czasem światem duchowym, która występuje tam i jest występuje pomiędzy najwyższą jaźnią, czy mówimy o Bhagavanie w takiej tradycji indyjskiej, czyli o osobowym aspekcie absolutu, a pomiędzy jaźnią indywidualną, czyli duszą, czyli nami. Tak upraszczając to troszeczkę, bo to można też bardziej rozbudowanie tłumaczyć, ale myślę, że na tym etapie nam taka definicja wystarczy. Dobra, bo ja teraz tak myślę, że jak mamy tą miłość, to, no to mamy takie, można powiedzieć, trzy aspekty tej miłości. Jest miłość, jako to zjawisko miłości, jest miłość jako doświadczenie bycia kochanym i miłość jako doświadczenie bycia kochającym. Nie? I teraz gdzieś tam z perspektywy takiej sufickiej się stara gdzieś odnaleźć w tych trzech zjawiskach, czyli w byciu kochanym, w byciu kochającym i w miłości jako takiej, jako zjawisku. Jak to wygląda właśnie w wisznuizmie? Bo tu mamy tak jakby tak, bo koncepcja absolutu jest taka, że, bo mówimy w ścieżkach indyjskich, mówi się o jedności, czyli mówi się o jak to jest słowo? Niedualizmie, tak? Niedualizmie. Czy Advaicie, i mówimy o jedności. Teraz w pewnym sensie jest powiedziane tak, że Bóg jest jeden, czy absolut jest jeden, czy prawda jest jedna, nawet jest takie stwierdzenie w Rygwedzie, które mówi, że prawda jest jedna, ale mędrcy opisują je na wiele sposobów. I to jest bardzo takie sprytne stwierdzenie, które, bo tak, jeżeli prawda jest jedna, w związku z tym jest jedność, jest jedna jedyna rzecz, zatem jeżeli jest jedno, no to trudno doświadczać miłości czy przyjemności, jeżeli się jest samym jednym. W związku z tym jest powiedziane, że ta jednia stała się dwójnią i rozprzestrzeniła się na wiele, żeby móc doświadczać interakcji pomiędzy tymi elementami. I teraz w nauce, czy jakby w założeniach wisznuizmu jest powiedziane, że są jakby dwie kategorie, czyli jest ta kategoria boskich jednostek, czyli jakby Bóg stał się wieloma nie chcę słowa użyć bogami, ale wieloma osobowościami, aby te interakcje pomiędzy tymi osobowościami mogły zaistnieć, no bo jeżeli jest jedna osoba, no to trudno mówić o miłości, bo miłość jest jakby interakcją dwóch jednostek. I to jest jakby jedna rzecz, a my jako indywidualne osoby, indywidualne jaźnie, czy indywidualne atmany, możemy również brać udział w tych historiach, które jakby tamta rzeczywistość opisuje, i mówimy tutaj, używamy tutaj terminu lila, czyli jest to taka boska igraszka, boska zabawa. Nie ma dobrego tłumaczenia tego słowa. No tak. Czasami mówią, że to są rozrywki, ale no tak. Myślę, że zabawa to jest dobre, bo ono nie musi mieć takiego kontekstu wcale rozrywkowego. Oczywiście tak, kojarzy nam się rozrywkowo. Bo jakby jest to tego typu działanie czy aktywność, która jest jakby inna niż karma. No bo karma to jest praca. Słowo karma znaczy praca. I karma oznacza, że twoje działanie przynosi rezultaty.
dobre albo niedobre. Natomiast lila jest takim działaniem, bo to jest też dynamiczny element, ale on nie powoduje reakcji. Czyli te rzeczy, które się dzieją, one na pierwszy rzut oka mogą wydawać się złe, ale na końcu się okazuje, że przynoszą dobre rezultaty, albo te rezultaty są w ogóle zupełnie z innej kategorii. Zatem mówimy o lilach, czy mówimy o takich boskich igraszkach, które są opisane w literaturze wisznuickiej i często te historie są nazywane potocznie jakąś tam mitologią indyjską. A tak naprawdę są to zapisy jakichś wglądów mistyków i duchowych joginów czy zaawansowanych dusz, które jakby miały wgląd, czy miały urzeczywistnienie jakichś historii, które tam się dzieją. Stąd jest to stwierdzenie z Rygwedy, że prawda jest jedna, ale nauczyciele mędrcy opisują je na wiele sposobów, ponieważ każdą rzecz można opisać wielorako, patrząc z innej strony, czy przez inną osobę, przez pryzmat, nie wiem, nastroju, choćby taki zwykły, codzienny dzień. Czyli, bo nie wiem teraz, czy dobrze zrozumiałem, okay. Więc pozwolę sobie zapytać się, czyli jakby z tej perspektywy wisznowickiej można by powiedzieć, że jakby ta miłość to jest coś, co zachodzi w sferze boskiej w pewien sposób, I to, co my możemy zrobić, to możemy jakby w tym uczestniczyć, tak? Tak, no bo teraz jakby w tym kontekście trzeba tak, no czym jest miłość? No miłość jest pewnym, miłość jest działaniem, to jest pierwsza rzecz, że miłość nie jest bierna, że po prostu jeżeli siedzę i mówię, kocham cię, a ty mówisz, to przynieś mi herbatę, ja mówię, spadaj, no to nie jest miłość, tylko to jest puste, to są puste słowa. Przyniosę sobie sam. Tak, przyniosę sobie. Także to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że taka miłość idealna, super taka najbardziej idealna, którą każdy z nas jakby pragnie i intuicyjnie poszukuje, to jest taka miłość romantyczna, to po pierwsze, tak by można było opisać, jest bezwarunkowa, czyli ona zawsze istnieje i składa się z tego, że te dwa elementy, między którymi ta miłość istnieje, one jakby spotykają się, czyli jest unia, czy yoga, i jest rozdzielenie. I w tym momencie te emocje czy uczucia z tym związane się intensyfikują. Na tej zasadzie jak nie wiem, rozstajemy się ze swoim kimś, kogo kochamy, nie wiem, rodzicami, przyjaciółmi, żoną, chłopakiem, dziewczyną i w którymś momencie tęsknimy za nimi, spotykamy się i to spotkanie jest nawet bardziej radosne niż przebywanie ze sobą. Także jakby ta dynamika tam istnieje cała w tym. W związku z tym miłość jest działaniem i miłość jest tą i miłość jest bezwarunkowa i miłość jest romantyczna w takim duchowym sensie. Że tak przepytuję, ale pomyślałem, że żeby nie wrywać się z jakimiś moimi, to będzie bardziej spójne, a ja potem sobie poopowiadam. Tak jest. Może już nie będę miał co opowiadać, może tak będzie, ale teraz co my możemy zrobić, żeby z tej jakby perspektywy uczestniczyć w tym? Nie wiem, czy dobrze zadaję pytania, ale myślę, że wiesz, o co mi tam... Znaczy, jak się stać... Bo mówisz, że miłość jest działaniem, czyli wtedy jak ja mogę uczestniczyć w tym działaniu, kultywować tą miłość. Teraz to mówię tak, bo to jest jakby teoria... Czyli nawet mówię tutaj w sensie takim praktycznym, nie? Tak, bo to jest teoria, to jest jakby wprowadzenie w ten cały wątek, natomiast no, jeśli chodzi o praktykę, no to mówimy o sadanie. Mówimy o pewnej sadanie, czyli o pewnej praktyce duchowej. Gdzieś tam chciałem właśnie nakierować. I ta praktyka jest nakierowana właśnie na to, żeby urzeczywistnić te rzeczy, których przed chwilą powiedziałem. Czyli mówiąc inaczej, ten wymiar istnieje i istnieje praktyka, która umożliwia urzeczywistnienie, czy bycie częścią tych boskich igraszek, boskiej zabawy, boskiej gry w praktyczny sposób, gdzie tego doświadczamy, a nie jedynie... Czyli to, że na przykład... Dlaczego mędrcy opisują to na wiele sposobów? No bo weźmy tą mitologię indyjską tak zwaną. Pan profesor od religioznawstwa przeczyta jakąś historię o różnych aktywnościach Wisznu, stąd ten dział nazywa się wisznuizmem, dlatego że te wszystkie aspekty Wisznu
już nie wchodząc w te niuanse, są, opisują, no i on to przeczyta i powie, to jest taka mitologia indyjska, bo tam jest trójca hinduska, to i tamto, i tutaj się coś tam dzieje, ponieważ kiedyś tam ktoś to zapisał, a mistyk w tym momencie będzie przeżywał jakieś stany emocjonalne, drżenia ciała, straci empiryczne. Tak, będzie to przeżywał po prostu, że on będzie miał wrażenie, że on bierze udział w tych wszystkich rzeczach. No i to są mędrcy, oni opisują to na różne sposoby i każdy z nich ma... Jego opis jest prawdziwy, w tym jest subiektywny, ale w tym jego subiektywności jest prawdziwy. No kiedyś Leon Cyboran, taki w sumie nieodżałowany, wybitny polski jogin i indolog, i myślę, że taki człowiek, który dążył trochę do stworzenia takiego swojego własnego systemu jogi, który się nazywał Aharama, on napisał taki artykuł yoga z różnych punktów widzenia i tak naprawdę no, można spojrzeć różno, można spojrzeć jako badacz, jako uczestnik, a nawet jako uczestnik, to już moja teoria, nie Cyborana, to można tak naprawdę w ścieżkę duchową wejść na dwa sposoby. Można wejść w nią, można powiedzieć, jak swego rodzaju szkołę, a można wejść jak do takiego laboratorium, wejść, sprawdzić i wyjść, nie? Tak, no, sposób tak z tego nurtu i pewnie jeszcze jakieś tam parę innych perspektyw można więc jakby cała tradycja jogi, czy cały hinduizm, o którym opisałem wcześniej tą całą jakby genealogię tego słowa, który poprawna nazwa jest Sanatana Dharma. Czyli można by powiedzieć wieczna religia, funkcja, wieczne prawo. Wieczna dharma są myślane. Jakby to jest pewna nauka, która jest doświadczana. Czyli jest pewna są pewne założenia, ale te wszystkie rzeczy mogą, pewne założenia, jest pewien opis celu, ale istnieje również opis procesu, dzięki któremu można osiągnąć ten cel. Czyli te wszystkie rzeczy można doświadczyć. To nie jest jak jakieś wierzenie religijne, że tam istnieje Wisznu na oceanie mleka i z jego pępka wyrasta lotos i to jest taka bajka dla niegrzecznych dzieci i tyle. I teraz możesz to wierzyć. Brzmi akurat jak grzeczny. Możesz to wierzyć lub możesz to nie wierzyć, ale tak naprawdę możesz to urzeczywistnić. No tak, no bo to jednak bo czasami pada takie pytanie, czym jest mistycyzm. Ja ostatnio tak dostałem takie pytanie gdzieś tam w radiu, mnie tak przytkało na wejście. Ale zapytam, czym jest mistycyzm? Tak właśnie myślę, że to jest trochę to, co powiedziałeś teraz, że nie opieramy się na jakichś tam wierzeniach. Oczywiście to wierzenie może być jakimś tam, nie wiem, szczeblem na drabinie, ale nie stoimy na tej drabinie, tylko idziemy dalej. Natomiast jakby to dla mnie tą ścieżką mistyczną czyni daną ścieżkę to, że ona się opiera na doświadczeniu i że to jakby tym doświadczeniem weryfikujemy jakby znaczenie tej ścieżki, można powiedzieć, w pewnym sensie. No. Jakby mówiąc o mistycyzmie, no to ja, nie wiem, to pewnie się zgodzisz albo skomentujesz, jakby można by rozróżnić dwie rzeczy, bo mamy religię, czyli jakiś zespół wierzeń, jakichś dogmatów, hierarchii, może struktury, może tradycje i to jest jakby jedna rzecz, ale mamy też mistycyzm, czyli doświadczenie. Czyli to, że ktoś doświadcza czegoś. Najczęściej wszystkie religie na początku swojego istnienia miały kogoś, kto był mistykiem, czy miał doświadczenie, jakieś mistyczne doświadczenia. Ja to tak postrzegam. A później ta religia przybrała takie struktury hierarchiczno-tradycjonalistyczno-prawne i kulturowe, zwyczajowe. Czasami przemocowe. Przemocowe i jakieś tam i tak dalej. Więc jakby to jest ta rzecz, więc istnieje cel, istnieje droga do urzeczywistnienia tego celu, istnieją osoby, które przeszły tą drogę. Zatem mistyk to jest ten ktoś, kto doświadcza, a człowiek religii to jest ten człowiek, który wierzy, że ktoś wierzy w czyjeś inne doświadczenie. Okej, ja nie spotkałem, mi się, wracając tak, no mówiąc trochę w chrześcijańskiej kultury, że jeżeli ja wierzę, że Abrahamowi się Bóg pojawił na górze i w formie płomienia i przemówił, i ja w to wierzę, no to jestem człowiekiem religii. Ale jeżeli do mnie przemówił, to jestem wtedy mistykiem.
Albo... Można by tak powiedzieć, bo to jest wszystko, jednak się w mistycyzmie poruszamy trochę w metaforach, tak, i też nie chciałbym, żebyśmy poszli w taką stronę, że ktoś zrozumiał to jako krytykę religii czy coś, bo oczywiście ta religia jest jedna, czy albo religijność o jako taka jest jedną z form doświadczania duchowości, można by powiedzieć, i sama w sobie nie jest niczym złym. Oczywiście jak pojawiają się jakieś uzasadnienie, nie wiem, przemocy na przykład się pojawia na skutek religii, no to wtedy niedobrze, nie? Jeżeli się rodzi jakaś taka struktura, która jest szkodliwa dla, można powiedzieć, swoich wyznawców, no to niedobrze, ale ja akurat nie jestem przeciwnikiem religii jako takiej, natomiast no, jestem przeciwnikiem różnych tam absurdów religijnych, przemocy w imię religii, jakiejkolwiek psychicznej, fizycznej i tak dalej, i jakiejkolwiek religii. Ja też nie jestem przeciwnikiem religii, czy religijności, czy pobożności jako takiej, natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że można i jakby trzeba pójść głębiej. I nie zostawać tylko na tej fazie takiej rytualno-zwyczajowej, tylko trzeba pójść głębiej, co jest tam głębiej. I zawsze można pójść głębiej i głębiej i odkryć coś głębszego. Żeby się gdzieś tam nie zatrzymać na tej fasadzie, bo do mnie kiedyś napisała taka pani, która jest katoliczką, no i gdzieś tam jakieś takie przeżycia mistyczne doświadczyła. I ona, no i napisała do mnie, wiedząc jakby, że nie jestem katolikiem i, czy można powiedzieć, nie identyfikuję się generalnie z żadnym kościołem, bo po prostu gdzieś tam próbowała rozmawiać z księżmi i oni nie bardzo byli w stanie jej dać odpowiedź. No, całe szczęście, że byli na tyle mądrzy, żeby jej tam nie przekląć, że ona coś tam ale oni jakby nie rozumieli tego jej doświadczenia, nie? Ale dla niej gdzieś tam właśnie ta religia była takim punktem wybicia się do tych doświadczeń. No, tak jak mówiłem na początku, że to jakby wierzenie może stać się tam pewnym szczeblem, nie? Tylko że bez sensu jest stać cały czas na tym samym szczeblu. Na mojej ścieżce, jeżeli opisuję się moją ścieżkę w taki techniczny sposób, no to pierwszym elementem jest wiara. I nazywa się to śradha i nie mówimy o takiej wierze właśnie w tym sensie, że okej, wierzę, że tam jest w tamtym drugim pokoju znajduje się stół, bo ty mi tak powiedziałeś, ja ci uwierzyłem i koniec. I ci, którzy uwierzyli, są błogosławieni, koniec, kropka. Nie, tylko to jest tak, że ja mam zaufanie do ciebie, że ty mnie nie kłamiesz i mówisz mi tak, tam jest stół, ale teraz chciałbyś zobaczyć ten stół, dotknąć go, więc musisz tak, wstać z krzesła, otworzyć drzwi, zrobić 3 kroki, potem w prawo, potem w lewo, otworzyć drugie drzwi i zapalić światło i zobaczysz stół. I to jest proces. Ale nie możesz tego zrobić, masz przypięty mikrofon. No nie, teraz nie mogę. Tak, ja nie mogę, ale wtedy tak, mogę zobaczyć ten stół, a nie, że przyjmuję na wiarę, a ja kwestionuję to, co ty mi mówisz. Mówię, dobra, ale ja chcę sprawdzić, ten stół tam jest. Ja w ogóle bym jeszcze jeden taki wątek, bo może teraz ja pogadam. Pogadaj. Żeby nie było, że tylko cię tam wpuszczam. Bo jakbyśmy mówili o takich pewnych szczeblach różnych przeżyć w stronę miłości, to ja jako chyba pierwszy bym postrzegał nadzieję, bo ta wiara może się pojawić, jak człowiek dotknie jakiejś inspiracji, mam wrażenie. To znaczy taka wiara, którą ja bym uważał za wiarę. Że taka pierwsza może się pojawić nadzieja, nie? Że gdzieś tam jest ta jakaś rzeczywistość, to doświadczenie, którego ja nie mam, nie? A dla mnie jakby już ta taką wiarą z perspektywy takiej mistycznej, czy nawet rozwojowej, bo to niekoniecznie musi być rzecz duchowa, to jest takie jakby poczucie inspiracji. Nie? Ja zawsze jak sobie myślę o poczuciu inspiracji, to parokrotnie przywoływałem w jakichś swoich wykładach i być może nawet w którejś książce swojej takie doświadczenie, jak ludzie wychodzą z alkoholizmu. Ja kiedyś, że tak powiem, zacząłem się zastanawiać, że no tak jak chyba każdy człowiek w Polsce, w której tam zdaje się 10% ludzi cierpi na alkoholizm, no mam gdzieś tam wśród znajomych, rodziny i tak dalej, jakieś osoby, które gdzieś tam doświadczyły tej choroby. No i się zastanawiałem, no jak to jest, że niektórzy wychodzą z tego, a niektórzy nie wychodzą. No i pierwsze, co zauważyłem, to że ci, którzy byli mocno wierzący, łatwiej im było wyjść. No bo było jakieś takie poczucie właśnie
inspiracji, że jest coś jakby większego. W religijnym sensie. W religijnym sensie, ale nawet niekoniecznie, że katolicy, ale że gdzieś tam mieli takie poczucie, że jest coś większego od nich i że jakby to w pewien sposób nadaje sens w ogóle temu procesowi wychodzenia. Ja to oczywiście to upraszczam, bo myślę, że to jest niesamowicie złożony i pełny cierpienia proces, jeżeli ktoś wychodzi z uzależnienia. I też miałem takiego kolegę i parę razy przytaczałem gdzieś tam w swoich wykładach ten przykład tego kolegę Tomka. Tomka znałem z podstawówki, przyjaciółmi się staliśmy, jak Tomkowi się nie spodobało, jakoś jak na niego popatrzyłem i mnie wyzwał na bójkę i go pokonałem. I on był takim typem może trochę chuliganem, ale takim honorowym chuliganem. Taki był kiedyś typ, nie wiem, czy to dalej funkcjonuje, czy teraz już nie. Więc od tego czasu się staliśmy super przyjaciółmi. I jakoś tak zawsze było miło, bo dobrze było mieć go za przyjaciela, potem miałem na jego osiedlu dziewczynę, jak chodziłem do liceum a wszyscy się go bali na jego osiedlu, więc mogłem bezpiecznie chodzić po nim. Ale wracając do rzeczy, tam potem jakoś, jak przestałem mieć dziewczynę na tym osiedlu, to się nie widywaliśmy i spotkałem go jakoś po studiach, że gdzieś tam szedłem, no i tak siedliśmy, zaczęliśmy gadać, zaczął opowiadać historię swojego życia i mówi: słuchaj, a tam byłem paserem, miałem taki zawód i miałem bardzo dużo kasy, zacząłem dużo pić, potem coraz więcej, potem jeszcze więcej i nagle któregoś dnia się obudziłem i miałem w sobie taki strach, że odejdzie ode mnie żona z dziećmi, bo w międzyczasie tam gdzieś pomiędzy tym piciem jeszcze zdążył się ożenić i wstałem, umyłem się i pojechałem sobie tam do Kobierzyna, to jest taki szpital psychiatryczny w Krakowie, wszyć sobie Esperal, nie? I od tego czasu nie piję już 2 lata, nie? I to jednak ta rodzina i ta idea rodziny była na tyle inspirująca dla niego, że gdzieś tam nastąpiło pewne działanie, nie? To znowu oczywiście upraszczam trochę jego historię, ale w pewnym sensie uważam, że ta wiara, w sensie właśnie takiego poczucia inspiracji, które czasami na przykład na ścieżce na początku, jak się tak zastanawiałem też przed naszą rozmową chwilę, od czego można zacząć, to dla wielu początkiem takiej ścieżki jest to, że zainspirowuje ich albo jakaś tam idea w ścieżce, albo nauczyciel na ścieżce, nie? Więc to też jest jakiś tam wątek, który wspiera, ale trzeba jeszcze coś doświadczyć, a nadzieja jest jeszcze, człowiek muszę niczego tam nie doświadczyć, a mieć tą nadzieję. I potem jakby kolejnym etapem się wydają takie właściwości, które można by określić jako właściwości serca, czyli akceptacja, życzliwość, dobroć, przyjaźń, współczucie, dobra wola. I je też jakby trzeba się nauczyć bezwarunkowo doświadczać. No bo prawdziwe współczucie jest bezwarunkowym współczuciem, nie? Prawdziwa akceptacja jest bezwarunkową akceptacją. I teraz, jak tu się już zastanowimy, to tu już nie jest to takie proste, co dopiero tam mówić o miłości, bo na przykład jakże trudno jest bezwarunkowo zaakceptować samego siebie, nie? Ze swoimi słabościami. No przecież każdy ma jakieś tam oczekiwania trochę wadami, do siebie, uprzedzenia już na skutek tego, co zrobił. Niespełnianymi oczekiwaniami. Tak, i tak dalej. I dopiero jakby kolejnym etapem jest ten etap tej miłości mistycznej i ta drabina, że tak powiem, dojścia do tej miłości i rozpuszczenia się w tej miłości, ona jest też pewnym zabezpieczeniem, bo jak my się rozpuścimy, zanim jest, że tak powiem, to rozpuszczać, to nie będzie dobre. Ja pamiętam, że kiedyś, bodajże w czerwcu prowadziłem takie zajęcia, można powiedzieć, z takiej medytacyjnej pracy z emocjami na takim festiwalu rozwojowym w Nowym Kawkowie. I tam rozmawialiśmy też, pierwszy dzień był taki, że tak trochę badaliśmy z uczestnikami, a drugi dzień wiele osób się otworzyło, rozmawialiśmy o przebaczeniu i tak dalej, że temat miłości, też mówiłem o tym miłosnym rozpuszczeniu. Jedna z pań powiedziała, i to jest bardzo sensowna odpowiedź, że ona ma trochę ze swoich tam historii małżeńskich nie za dobre doświadczenie w rozpuszczaniu się w miłości. Ale to nie jest to rozpuszczenie takie mistyczne, nie? Bo jakby w to rozpuszczenie mistyczne człowiek wchodzi jako taki człowiek dojrzały, jako człowiek z wypracowanymi wszystkimi potrzebnymi mu
funkcjami, nie? Znaczy z tą wiarą jest to ciekawe, bo na przykład mój nauczyciel napisał taką książkę, jakby ona nie jest po polsku, ale można by ją przetłumaczyć jako psychologia wiary. I opisuje jakby ten temat opisuje z mistycznych i religijnych tradycji, różnych tradycji świata. Właśnie to, że ten element wiary występuje zawsze, wszędzie, nawet do naszego zwykłego, codziennego istnienia czy egzystowania ta wiara jest potrzebna, bo choćby daleko nie szukaj, no nie wejdziesz na most, jeśli nie masz wiary, że on się nie zapadnie pod wpływem twojego wejścia na ten most. Oddychając masz zaufanie czy tą wiarę, że to jest tlen i że on ci utrzyma cię przy życiu. No dalej, i w Krakowie tak nie jest to taki dobry pomysł. Nie jest to takie, nie? Jest to takie oczywiste. Zresztą dzisiaj widziałem parę osób w maskach antysmogowych i mówię, no to fajnie, nie? Ale jest ta wiara jest potrzebna i tam jest cały proces opisany w tej książce właśnie uzdrawiania poprzez wiarę, pomijając wątek religijny, jakikolwiek był, on by był. Zatem jakby sam proces ten psychologiczny jest opisany. Zatem ja się jak najbardziej się zgodzę, że wiara jest jakby początkiem czegokolwiek. Ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz, która mi uświadomiła jakby to może różnicę w postrzeganiu wiary takim potocznym, a postrzeganiu z perspektywy mistycznej. Jak powiedziałeś o tym, że wchodzę na most, bo wierzę, że on się nie zawali. Nie? Bo oczywiście wierzę, bo są jakby pewne dowody świadczące ku temu. I to jest też taka wiara mistyka, że on, i nawet Kant mówi, że wiara jest kulminacją przekonania. Jest dlatego, że mistyk ma wiarę, bo jakby w ten sposób doświadczalny jakby doświadcza jakby rzeczywistości i ta rzeczywistość i na tej takiej płaszczyźnie duchowej no przychodzą mu pewne no, jakby dowody tego. To strasznie zgramnie to wyraziłem, trochę, ale... Znaczy, to ja spróbuję może po mojemu to powiem. Że, no tak, że jest ta wiara, czyli zostawmy ten most, nie? Ten przykład mostu, posłuszmy się tym przykładem. Jest most i ja wierzę, że on się nie załamie i w trakcie przechodzenia, jakby procesu przechodzenia przez ten most, on tam powiedzmy ma 500 metrów długości, to w trakcie podróży, czy nie wiem, jak to, no w tego momentu, jak idę tym mostem, jakby moja pewność i przekonanie wzrasta się, jednocześnie mam doświadczenie, że on się nie załamuje. Zatem, jeżeli ja przejdę na koniec i założenie było, wiara była taka, że on się nie załamie, ja przeszedłem na końcu, no to ja mam, urzeczywistniłem to, że most się nie załamał. I wtedy mam doświadczenie osobiste tego, co było powiedziane, że po drodze się wydarzy. Oczywiście mogę mieć opis, że będę widział rzekę z góry, że będę widział tą stronę brzegu i tamtą stronę brzegu i jeszcze tam nie wiem, będę słyszał jakieś cykady, ptaszki śpiewające, ryby skaczące, żaby kumkające i tak dalej, i tak dalej. I wtedy doświadczam tego wszystkiego i na końcu doświadczyłem tego, mam doświadczenie. Zatem ta moja wiara jest urzeczywistniona. Ona staje się moim... Ja się staję częścią doświadczenia tego i to doświadczenie się staje częścią mnie. Wtedy to nie jest ślepa wiara jakaś taka, że wierzę, tylko mam realizację czy doświadczenie tego. Tak jak w laboratorium chemicznym. W szkole chemicznej zawsze jest tak, że najpierw jest wykład teorii, jest tak, że zawsze jest teoria, nauczyciel opisuje, będzie to i to, stanie się to i to, a teraz idziemy do laboratorium i robimy to w praktyce, nie? I z doświadczenia wiem, że czasem to wychodzi, że jestem nie, no, ale, tak, ale tak. Przynajmniej... Ja nawet pamiętam z jakiejś lekcji chemii, jeszcze w jakiejś tam 8 klasie podstawówki, jak wybuchło coś pani w rękę. A miało nie wybuchnąć. No, ale w każdym razie, no to jest jakby, to jest to, że z anatomią, nie wiem, na biologii, nie, że noga składa się tak i tak, a teraz bierzemy tą żabę, będziemy ją kroić, będziemy wyszukać tych części tej żaby. Więc to jest wtedy jest jakby, jest teoria i jest praktyka i potem, no pokroiłem żabę, zrobiłem doświadczenie chemiczne, wiem, że to działa albo nie działa, albo działa inaczej. Z mistyką jest jeszcze tak, że czasami ktoś miesza te dwa chemikalia, coś mu wybucha, powstaje z tego, nie wiem, jakiś ciekawy, kolorowy proszek i teraz on się próbuje to wytłumaczyć, jak to się stało. To jest jakby druga rzecz.
że czyli jakby drugi proces, że ktoś ma doświadczenie, nie wie dlaczego, no jak choćby nawet ten Newton, nie? Spadło mu to jabłko i on się zaczął, tysiące ludzi wcześniej spadło jabłko na głowę, ale nikt się nie zaczął zastanawiać, o co chodzi. No, ale można powiedzieć, kiedyś słyszałem taką definicję mistycyzmu, że mistycyzm, czy w ogóle ta ścieżka duchowa jest próbą zauważania tego, czego inni nie widzą. To jest powiedzieć, więc to by się sklejało jakby z tą twoją opowieścią. Ale teraz bym tak jeszcze wrócił do tej miłości, chociaż wyłonił się w międzyczasie bardzo ciekawy temat zaufania. I myślę, że chciałbym do niego wrócić. Ale w miłości, bo teraz jest gdzieś tam, powiedzmy, są pewne praktyki, które się realizuje ku temu, ale jest jeszcze ten wątek, każdy z nas jest w jakichś relacjach, nie? I ale mówisz o takich relacjach międzyludzkich, nie? My się jakoś tam znamy, może nie jakoś bardzo dobrze, ale gdzieś tam trochę się znamy, nie? Więcej na Facebooku niż osobiście, ale trochę osobiście, no ale tam na przykład mam żonę, syna, ty też masz chyba żonę w tej chwili, z tego co wiem. I gdzieś tam rodziców mamy swoich i tak dalej. I są te relacje takie codzienne, które doświadczamy. I ja się tak zastanawiam, czy często te relacje codzienne nie powinny być pierwszym polem tej praktyki, tej bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji i tak dalej. Bo ja się niezgrabnie wyrażę, ale żeby to nikt się nie obraził na to, bo ja mam takie wrażenie, że łatwo jest powiedzieć, że się kocha Boga, nie? I oczywiście, że w pewien sposób on to pokaże, czy nie, ale łatwo jest jakby tak utrzymywać, ale już na przykład bezwarunkowo kochać swoją żonę, dziecko, rodziców i tak dalej, i tak dalej. To różny człowiek trafia trudności, nie? No, my tam jesteśmy oczywiście cały czas bardzo młodzi, ale już jakieś tam rzeczy przeżyliśmy w życiu i wiemy, że to życie tam czasem stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, w których no można by powiedzieć, są pewnym sprawdzianem tej bezwarunkowości miłości, bezwarunkowości akceptacji, a oczywiście jeszcze przy tym wszystkim trzeba zrobić tak, żeby ta bezwarunkowa miłość, którą można skierować do drugiej osoby, jakby żeby ona nie była pretekstem do, nie wiem, trwania w toksycznym związku, nie? Znaczy to jest, wiesz, no to jest dobry temat tej miłości w takiej codziennej w życiu, no bo tak jakby w mojej tradycji mówi się tak, że tak bliską jakby ideału miłości jest ta miłość, którą matka darzy swoje małe dziecko, takie nowonarodzone. I wtedy ta miłość jest taka, że ona jest w stanie wszystko zrobić, zawsze, w każdym momencie dla tego dziecka i to jest bliskie bezwarunkowej miłości. Nie jest to stuprocentowo, ale jest to jakby najbliższe tego ideału. I teraz te wszystkie inne relacje, które opisałeś, one jakby z jednej strony mają nas uczyć tego, mają nam też bądź może pomagać na tej ścieżce, żeby się tego uczyć, żeby to doświadczać. No ale niestety wiemy też, jest tak, że czasami, tak jak wspomniałem, są toksyczne relacje, albo tak, mamy jakieś swoje uwarunkowania, słabości, oczekiwania, jakieś, nie wiem, co no, jeszcze. No oczekiwania, no wiadomo, że jest jeszcze, i wtedy, wtedy pojawiają się trudności w tym. Sąd też jest tak, że jakby ilość rozwodów, rozstań, jakichś awantur i jakichś różnych tarć jest dość spora. No to nie jest tak, że jesteśmy, to nie jest tak, że jesteśmy wszyscy pogrążeni w 100% jakby tą bezwarunkową miłością, i bo to tak, to by było zbyt optymistyczne, ale powiedzmy, że jest to naszym ideałem i jakby dążymy do tego, no a i to wychodzi po drodze, no to już jest, to jest nauką. To jest nauką, w związku z tym. Ale myślę, że to jest coś, co można by mieć gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, nie? Jakby być uważnym w tej idei. Zaczynając już od tego, bo powiedziałeś tą piękną rzecz o matce z dzieckiem, nie? Wiesz co jeszcze, no, bo w naszej polskiej tradycji, tutaj historii polskiej, są takie przypadki osób, które były w stanie poświęcić siebie dla dobra
dobra innych. No na przykład, żeby daleko tam Korczak na przykład. Mm-hmm. No tak, to było tak, to jest taki piękna postać. Myślę, że czy na przykład ten mistyczna, więc drugą osobą też, która poświęciła się jakby dla innych, to był ojciec Maksymilian Kolbe. Tak, ta sama podobna historia też z dramatycznej sytuacji. Więc to są właśnie przykłady takich poświęceń, że jakby ten ktoś poświęca siebie dla dobra innego. Ja bym się odważył powiedzieć, że te dwa przypadki i wiele podobnych, one są jakby, czy nie wiem, żołnierz, który chroniąc swoich współtowarzyszy broni, rzuca się na minę, żeby on tylko zginął, mm-hmm. żeby ocalić ich życie. To są jakby te przejawienia tej bezwarunkowej miłości, albo bliskie tej bezwarunkowej miłości, które wielbimy, które stawiamy na piedestale, stawiamy im pomniki i opisujemy, pokazujemy, jacy to wielcy, jakie to wielkie postaci, wielkie osoby były, i one są wielokroć nieanonimowe. Co prawda, to jest trochę nieszczęściem Korczaka, się stała ta męczeńska śmierć, bo wszyscy go pamiętają z tym, a nie pamiętają jakby tej praktyki jego, która była wybitną praktyką pedagogiczną, i tak wszyscy, tak się stał trochę takim z jednej strony męczennikiem, a z drugiej strony filozofem wychowania. On był praktykiem, był twórcą wybitnego systemu. Ten akt, akt poświęcenia dopełnieniem, jest jakby tak dopełnieniem tego całej ścieżki, bo on był, konsekwencją, nie? Bo my wiemy, że on nie był jakoś tam idealną osobą, ale jednak gdzieś tam no wydaje się, że jakby kochał te dzieci i poświęcił się im. I pokazał to do końca. I to było jakby dopełnienie takie tego, no jakby zrobił coś innego, no to by było tak jakby niespójne z tym jego żywotem, bo tam niektórzy mówią, że mógł uciec, że niektórzy chcieli tam, go ratować. Tam podobno była, powiedzieli mu tak, że on może, tam podobno proponowali, ja znam taką wersję, że mu proponowali, że on po prostu nie pojedzie z tym transportem. No on powiedział, że nie, że on zostanie z tymi dziećmi do końca, bo on się nimi opiekuje i one mu ufają i tak dalej, więc pojechał. Teraz to kwestia oczywiście, jaka była prawda. To trzeba gdzieś poszukać Trzeba gdzieś poszukać źródła, bo to pewnie gdzieś jest, ale w każdym razie faktycznie bardzo fajny przykład, no, ale ja myślę, że tak jeszcze, żeby parę takich praktycznych rzeczy wyciągnąć z tego, bo ta miłość matki z dzieckiem, ale wiemy, że później te się różne rzeczy się dzieją z tymi relacjami, nie? Nie z matką, i teraz, z dzieckiem. Więc to jest jakaś tam wskazówka już dla rodzica, nie? Jakby zachować tą pierwotną jakość tej bezwarunkowej miłości, nie? Jak ojciec może na przykład jej doświadczyć, nie? Bo to bo nie ma aż tej więzi biologicznej, nie? Co matka i tak dalej, i tak dalej. Ja bym nie chciał ich tutaj w formie jakichś tam konkretnych recept, tylko tak, nie wiem, paru kierunków rzucenia, nie? A jak gdzieś tam możemy poszukiwać między nami tej bezwarunkowej miłości, nie? Pierwsza rzecz jakby z mojego punktu widzenia jest taka, że ta miłość, czy to te relacje, które są w tym świecie, one są jakby z definicji niedoskonałe. Mogą być bliższe lub dalsze ideałowi, ale idealne nigdy nie będą. I one są niedoskonałe choćby z tego prostego powodu, że są tymczasowe, bo przyjdzie ten czas nazywany śmiercią, który nas rozłączy, i w związku z tym jakby budowanie takiego super idealnego związku, czy poświęcanie temu bardzo dużo uwagi i energii jest jakby nieracjonalne, żeby nie powiedzieć, że głupie. Nawet wręcz może. Dlatego, że ta relacja, czy ten stan takiego prawdziwego takiego w 100% prawdziwej, bezwarunkowej miłości jest możliwy tylko w tym stanie duchowym, transcendentnym. W tym świecie on może być zbliżony, jak bliższy lub dalszy, natomiast nie może być w 100% spełniony. Ale z drugiej strony, no, powiedzmy, że każdy gdzieś tam z perspektywy mistycznej ma tą pewną, nie wiem, jakby to ładnie nazwać, uniwersalnie pewną boską iskrę w sobie, i jest ten wątek, i na przykład Sufi o takim etapie gdzieś tam na tej drabinie swojego rozwoju, który jest jednym z najwyższych etapów, mówią, który się nazywa najgłębszą wewnętrzną świadomością, mówią, że to jest etap, na którym doświadcza się, że nie istnieje nic innego oprócz Boga.
I wtedy jakby, no, jakby jest... przez to doświadczenie duchowe wchodzi, jakby transcendentuje się, przekracza się tą rzeczywistość zjawiskową, nie? Prawda jest jedna, a męco psują na wiele sposobów. Tak, tak, ale rozumiesz, do czego piję, że tak powiem, że z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz, a z drugiej strony jest tak, że z perspektywy mistycznej jakby chcemy jakby przekroczyć tą rzeczywistość zjawiskową i jakby dotknąć tej rzeczywistości poza tą rzeczywistością. I wtedy... My jesteśmy jakby w tej zjawiskowej rzeczywistości i nie jesteśmy w stanie jej przeskoczyć, no bo musimy jeść, spać, pić i tak dalej, wszystkie inne rzeczy spełniać, więc spełniamy to, ale to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo gdy weźmiemy Bhagavad Gita, to Bhagavad Gita właśnie jest o tym. O tym, jak połączyć, pogodzić te dwa aspekty, te dwa aspekty właśnie tego no bycia w tych dwóch wymiarach jakby jednocześnie i pracy wewnętrznej, no bo w tym momencie ten proces duchowy, czy mistyczny, czy medytacyjny jest procesem wewnętrznym, a nie zmianą zewnętrznej okoliczności naszego życia. No, aczkolwiek może oczywiście wpływać na zewnętrzne okoliczności naszego życia, tak jak i pewne rzeczy, które robimy w sferze tych zewnętrznych okoliczności, mogą wpływać też na naszą jakąś tam zmianę wewnętrzną. Tak, no bo okoliczności wpływają na naszą tą część wewnętrzną, praktykę wewnętrzną, a nasza praktyka wpływa na okoliczności, no bo to jakby nie da się wykluczyć takiej rzeczy, że nie. No ale właśnie ja bym chciał jednak uzupełnić. Jeżeli jesteśmy oczywiście mistykiem czy jakimś praktykującym, no bo jak się prowadzimy zwykłe, tak zwane świeckie życie, no to wtedy jakby to nie ma znaczenia. Świeckie życie. Świeckie w sensie, no nie w sensie, że jesteśmy duchownymi, tylko w sensie, że praktykujemy jakiś... Ja, mi się podoba, kiedyś z tobą rozmawiałem, gdzieś wymienialiśmy myśl i to podałeś taką fajną definicję mistycyzmu, że są jakby dwa rodzaje mistycyzmu. Mi się podoba ta definicja, że kim jest mistyk? Mistyk jest ten, kto doświadczył tego jakby celu i to jest taki jeden mistyk. Że mówiłem o tym, że są takie drugi, dwa rodzaje. A drugi mistyk to jest ten, który jest. Chce jakby to, jeszcze tego nie doświadczył, ale chce to doświadczyć. On jest jakby na ścieżce. Bo to się też pojawia w podobnych terminach, że jogin jako ten, który urzeczywistnił ten stan jogi, czy to doświadczenie samadhi, przez to doświadczenie samadhi, doświadczenie jedyności, czy jakkolwiek to się inaczej w danej ścieżce to nazywa, albo sufi jako podążający ścieżką i jako zrealizowany sufi, nie? Oczywiście już tam nie wchodząc, chyba byłoby ryzykowne teraz wchodzić w dyskusję na temat natury, urzeczywistnienia i nie wiem, czy sensowne w jakiś sposób. Ale tak sobie myślę, bo też żeby wrócić do tych innych ciekawych wątków, najwyżej być może coś tam się jeszcze pojawi do tej tam miłości może, w pytania. Może zobaczmy, jakie pytania, bo tak już gadamy prawie godzinę i tam coś było. Może spróbujemy zobaczymy, coś. Tak, jak będą jakieś pytania. No właśnie, ciekawie mówisz, Maciej, gdzie twój kubek? Mój kubek jest tutaj. Kubek jest cały czas. U mnie jakieś pytania, u mnie to tylko tam pozdrawiają. Zobaczymy. Co krysznowiec i sufista myślą o buddyzmie? Ja myślę, że to jest chyba poza tematem tego. To jest trochę poza tematem. No, poza tym, co ja myślę o buddyzmie? Po pierwsze, tak jak tam pisałem, mówiłem wtedy, że nie jestem krysznowcem. Dobrze, tam potem była poprawka, że w takim razie co wisznoita i sufista myślą o buddyzmie. Ja mogę powiedzieć krótko, że buddyzm jest pewną ścieżką mistyczną, której celem jest urzeczywistnienie pewnego wymiaru rzeczywistości, który istnieje i tyle. Z mojej perspektywy nie jest to bezwarunkowy stan miłości w relacji transcendentnej pomiędzy dwoma czystymi bytami. Tak filozoficznie powiedziałem, tak? Ja dobrze? Się zgubiłem. Zgubiłeś ale, się? Dobra. Ale może dlatego, że się zastanawiam, co myślę. Bo ja też nie wiem, czy ja bym się wypowiadał za wszystkich sufi, nie? Bo to zawsze jakieś ja tam moje... Ja się powiedziałem za siebie. Jakby ja, ktoś miał wątpliwości. Ja nie wiem, co można by to odpowiedzieć. Ponieważ nie czuję się jakoś zidentyfikowany z jakimś kościołem, to w pewnym sensie tak samo się czuję, nie wiem, katolikiem, jak i buddystą. I,
Zresztą notabene i otrzymałem swego czasu chrzest i schronienie. Nawet. Nie z własnej jest woli. Jest pytanie o konkretnie o buddyzm tybetański. Myślę, że o buddyzmie podpisane jest przez kogoś, kto brzmi trochę po tybetańsku. Ale tutaj później ten sam pan pisze, że mistycyzm indyjski i suficki generuje szkodliwy dualizm. Ja nie będę wchodził w dyskusję o wyższości jednej ścieżki na drugim, bo mam wrażenie, że to trochę o to chodzi. Znaczy ja myślę, że tak krótko, bo moja szkoła jest dość specyficzna, ponieważ jakby są dwie koncepcje, to jest tak, jest ten dualizm i monizm, natomiast moja ścieżka jest zwolennikiem tych obu naraz. W związku z tym trudno jest jednoczesna jedność i odmienność, to się nazywa, czy w sanskrycie Ajintya Beda Beda Tatwa. Może nie wchodźmy w niuanse filozoficzne, dobra, bo to jest trochę... Mukunda Das, którego chyba nawet kiedyś poznałem, pisze, wznieśmy się ponad wszelkie dualizmy, uwolnijmy się od nich, to podstawa wędrówki w błąd tematu. Rozumiem, że to jest komentarz ze wcześniejszych komentarzy, bo też właśnie jak nie śledzimy w czasie rzeczywistym, to gubimy do czego to było. Zapominamy o etyce i moralności, przynajmniej w kontekście miny. Jest ciągle masa motywacji, nagrody, honoru, odnosząc się w żaden sposób do miłości. Tutaj... Ale to jest dobre pytanie, bo możemy wspomnieć o etyce i moralności, także, bo to jest jakby... To jest ciekawy też. Tak, może tylko dzwonek. Zaskakuje mnie jakby to, że zapominamy. My po prostu jakby skupialiśmy się na innym wątku. Mistycyzm ma tyle różnych wątków i trudno wszystkie naraz rozmawiać. My jak z Piotrkiem próbowaliśmy rozmawiać ostatnio o nawet nie wszystkim, ale o pewnych wybiórczych rzeczach i to tak historycznie, czy wydawało się łatwo porządkować, to 3 godziny wyszły i to dlatego, że żony nam już zaglądały do pokoju. I robiła się temat powierzchowny. Więc też my świadomie tu nie podejmowaliśmy tego tematu, ale jest to temat oczywiście ważny, ale może za chwilę do niego wróćmy, bo jeszcze to zaufanie chciałem wrócić w międzyczasie. Pierwotna więc ja nie wiem, bezwarunkowej jest... miłości. Okej, okay, to cytat, któryś z nas powiedział. Pytanie o poglądy polityczne. O poglądy polityczne. W ogóle ciekawe pytanie. Nie chcę wchodzić, nie popieram obecnej władzy, ale nie będę... Poprzedniej też nie. Ale chyba to nie chciałbym wchodzić w te wątki. Pytanie, czy jestem księdzem. No, nie byłem wyświęcony w kościele katolickim, więc chyba nie jestem księdzem, chyba że taki jest taki człowiek na Facebooku, który się podpisuje ksiądz, tak przez ten, X. Mahavir tak, Domański. Tak, ale to... No, ale gdzieś tam w pewien sposób... To, no, można powiedzieć, że ja nie wiem, jak to wygląda w wisznuizmie. Ja mogę na przykład pewne rytuały odprawiać. No, ja też mogę. Moja prababcia chciała, żebym był księdzem. I nie wiem, czy by ją to usatysfakcjonowało akurat, ale... Ty, że jesteś tego rodzaju księdzem. Przy czym ja nie wiem, jak jest to w wisznuizmie. W sufizmie jest tak, że nie ma jako takich, można powiedzieć, kapłanów zawodowych. W sensie, że... No właśnie, bo nie zajmuje się zawodu przy tym. Albo jest nauczycielem, który przy okazji gdzieś tam odprawia pewne rytuały, albo zajmuje się czymś innym, a gdzieś tam pociąga go ta część taka bardziej... Można powiedzieć, że ksiądz to jest zawodowy kapłan, no to na pewno, to jeżeli taka jest definicja, to nie jestem. Pytanie, co znaczy zawodowy, bo tu wchodzimy w kolejne definicje. No nie zawodowy też nie. Różnice pokoleniowe w postrzeganiu. To nie bardzo wiem, do czego to zgubiliśmy wątek. Ale wbrew pozorom, ja myślę, że jak wznosimy się na pewien gdzieś tam, może inaczej, jak mamy pewien podobny cel poszukiwań, to się okazuje, że te różnice pokoleniowe nie są jakieś takie istotne. Ja pamiętam, że gdzieś i współpraktykowałem z ludźmi, którzy byli może rzadziej młodsi ode mnie, bo często byłem tym dosyć młodym w grupie, i dużo starszymi. A nawet prowadziłem i dla młodszych, i dla starszych, więc się okazuje, że gdzieś tam jak wchodzimy na pewien, mamy tu kłopoty techniczne, drobne, że jak wchodzimy na, gdzieś tam mamy wspólny cel, wspólne idee, coś nas łączy, pewna wspólnota taka naturalna, nie narzucona, to że te różnice pokoleniowe nie są jakieś takie
istotne, ale też nie pamiętam, że to, czy, w którym momencie to mogło być zadane. Ja myślę, że doświadczenie, pytanie, bo czy... jakby doświadczenie nie... wewnętrzne, bo jeżeli weźmiemy opisy różnych opisy różnych etapów na ścieżce mistycznej z każdej ścieżki mistycznej, to znajdziemy pewną uniwersalność, która jest na tyle uniwersalna, tak myślę, że ona jest zawsze aktualna. Jeżeli na przykład, bo teraz jest taka moda trochę, czy popularne są cytaty Sufiego, z Rumiego. Z Rumiego, tak. Z Rumiego. I podobno one... najpopularniejszy autor w Stanach. Tak, i z Rumiego. No i one to napisał tam coś tam kiedyś o czymś i okej, no ale to są jego jakieś doświadczenia, czy zapisy jakichś przeżyć, czy myśli, złote myśli i one są aktualne dzisiaj, 500 lat temu i pewnie 5000 lat temu też były aktualne. Jeżeli weźmiemy jakieś opisy różnych mistyków z jakiejkolwiek tradycji, no to te opisy są aktualne zawsze, bo ludzie się zawsze mają te same problemy. Tak, bo to jest to, o czym z Piotrem ostatnio rozmawiałem, no, że też. Jak się studiuje tą historię tradycji takiej jogicznej, medytacyjnej, mistycznej, się okazuje, że ci ludzie 2000 albo 3000 lat temu mieli dokładnie te same problemy, co teraz, a nam się wydaje, że to my mamy, bo ta rzeczywistość jest teraz taka wymagająca. Nie? No te same problemy, więc jakby te same doświadczenia i być może się to trochę inaczej używa, bo u nas na przykład mam problemy techniczne, bo się tu internet wysypał, a 30 lat temu były problemy techniczne, bo telefonu nie było, nie? No ale problem był ten sam, był jakiś problem w komunikacji, nie? No tak, tak. Czym takim połączeniu ludzi w jakiś sposób. W każdym razie... Dobra. Zobacz jeszcze do końca, czy jest jeszcze jakieś pytanie, tak. Będziemy mieli... Wartości... Serca. Tak. Czy w sensie różnice pokoleniowe... w postrzeganiu wartości serca. Nie, mi się wydaje, że to są akurat chyba na tyle uniwersalne wartości. Ja myślę, że to nie ma znaczenia, czy ktoś się rzuca na stanowisko łuczników, czy też na stanowisko karabinów maszynowych. Ten akt poświęcenia jest dalej tym samym aktem poświęcenia. Mhm. I to nie ma znaczenia po prostu, jaki rodzaj broni, czy to jest, czy jestem w zielonym mundurze, czy w zbroi. Ten akt jest zawsze aktem i ten rodzic zawsze kocha swoje dziecko, niezależnie czy dziecko jest urodzone w współczesnym bloku, czy w jakiejś lepiance, czy 500 lat temu. Właśnie, a tak sobie pomyślałem, bo teraz, bo mówisz, że rodzic zawsze kocha swoje dziecko. Mówimy o tym przykładzie matki z moim dzieckiem. I tak się zastanawiam, ja jakoś... pamiętam, kiedyś oglądałem taki wywiad, czy czytałem taki wywiad z Markiem Edelmanem, który był w getcie warszawskim i on tam coś takiego powiedział, że on wierzy, że człowiek z natury jest zły. Okay. I że wychowanie może to naprawić. No jak sądzę, z powodu na swoich doświadczeń. A ja na przykład wierzę odwrotnie, że człowiek jakby z natury jest dobry. Jak przez zachowanie. I może przez wychowanie to zepsuć. Więc oczywiście odrobinę żartując, ale też w jakiś sposób tak mi się wydaje, że ta miłość też rodzicielska jest czymś naturalnym. I teraz pytanie, jak nie zepsuć tego swojego oczyszczenia na tą miłość, nie? Oczyszczenia, czyli? No bo teraz wydaje się, że wielu rodziców kocha swoje dzieci, nie? Ale gdzieś tam w praktyce różnie się to realizuje, nie? I teraz mam wrażenie, że to jest kwestia trochę, jakby można powiedzieć, oczyszczenia na to doświadczenie tej miłości, jakby wyrzucenia tych śmieci, które, że tak powiem, nie pozwalają jej doświadczyć. Jest to, bo jeżeli mówimy o takiej doczesnej miłości, bo to jest jednak wszystko w tej kategorii, no to musimy też powiedzieć o wolności. No bo na przykład trudno raczej uznajemy to za patologię, czy za jakąś złą rzecz, negatywną, niepomyślną, kiedy rodzic
mając dziecko 19, 20, 20 kilkuletnie, dalej je w jakiś sposób blokuje, nie pozwala mu odejść, żyć niezależnie, samodzielnie i na własnym garnuszku. Więc znam takich parę osób, które mają z lat 35, zanim coś zrobili, pytali się mamy o zgodę, mama kontrolowała syna w każdym ruchu, więc okej, okay, możemy powiedzieć, że jest to miłość, ale czy ta miłość jest, czy ona nie jest w jakiś sposób, nie jest to bezwarunkowa miłość. Że jednak ten aspekt czasu, który jest i ta zmiana, która z tym jest związana, czyli to małe dziecko, którym ta matka się poświęca, w którymś momencie ona i ona jak się nim opiekuje aż do końca, do ekstremum, w którymś momencie musi zostawić to dziecko i pozwolić mu odejść. I to jest jakby naturalny proces, i to też jest miłością. No i oczywiście są te takie przypadki, że rodzice pragną, żeby dzieci były kimś tam, a dzieci wybierają inną ścieżkę i są kimś innym i w tym momencie jest jakiś konflikt w związku z tym. Dlatego się mówi o tym etapie, jak to dziecko jest małe, że to jest ta bezwarunkowa miłość, no bo później no to już różnie bywa. Ale bo to już dostrzegam tą jednak różnicę w tym postrzeganiu miłości między nami, że bo ja jednak widzę tą miłość międzyludzką też jako jakby formę kultywowania tej miłości, można powiedzieć, mistycznej, nie? Widzę, że ty jednak rozdzielasz te dwie rzeczy, nie? No, to jest jednak takie moje zanieczyszczenie tą szkołą dualistyczną. Każdy z nas jest czymś zanieczyszczony. Zanieczyszczone, nie? Czysty niedualizm jest to jednak dualizm. Zastanawiam się, czy to jest moment już, żebyśmy jakby zakończyli nasze rozważania na dzisiaj, czy jakby... Nie, my sobą mamy ile? Jesteśmy w godzinę 15, mamy jeszcze dwa tematy, może rozwiniemy ten może jakby, ponieważ gdzieś tam przy wierze się pojawił ten temat zaufania, on się trochę odbija do tematu, który gdzieś tam chcieliśmy poruszyć chyba trochę, czyli tematu nauczyciela, guru i tak dalej. I to zaufanie jest czymś takim ważnym na ścieżce, nie? I ono, i właśnie, ja bym postrzegał, że w pewnym sensie ta relacja, która się pojawia na ścieżce, którą w zasadzie większość, można powiedzieć, szkół mistycznych podkreśla, że jest dosyć istotna, że ta relacja nauczyciel-uczeń, guru Shishya, murszyd, murid i tak dalej, że ona uczy tego zaufania i to można powiedzieć, że takim mikrokosmosem trochę innych relacji, innych doświadczeń na tej duchowej ścieżce. Ścieżka Bhakti nauczyciel jest ważny dosyć, nie? Jest nauczyciel, bo tak, nauczyciel, czyli guru, słowo guru oznacza tak naprawdę, składa się z dwóch słów, czyli z ciemności do jasności, czy z niewiedzy do wiedzy. Takie byłby źródło. Czyli, taki, jako nauczyciel, kogoś, jako ten prowadzący to, z ciemności ktoś do światła. Wyprowadza z ciemności do światła, czy z niewiedzy do wiedzy, więc jeżeli jest opisany, wróćmy do tego przykładu z tym mostem, czyli guru to byłby ktoś, kto ci powie, że tak, wskaże ci drugą stronę, powie ci, że jest most, powie ci, co spotkasz po drodze i powie ci, co, do czego dojdziesz, co się stanie, co ujrzysz, czy jaki jest, co jest po drugiej stronie mostu. Pierwsze założenie jest takie, że ten ktoś, najlepiej, żeby już był po drugiej stronie mostu, albo przynajmniej był znacznie przed tobą w tej podróży, no bo żeby to nie był tylko teoretyk, tylko również praktyk tego, o czym nauczasz. Zatem jest takie powiedzenie, że nauczyciel może cię zaprowadzić tylko tak daleko, jak sam jest. No bo trudno rozmawiać o czymś, od czego jeszcze nie doświadczyłem, nie urzeczywistniłem albo o czym nie wiem. Także to czasami takie, mam takie obserwacje, że to czasami się zdarza, że czasami uczeń dochodzi do któregoś momentu podążając za naukami pewnego nauczyciela, dochodzi do pewnego momentu, że dalej już nie może, jakby pod jego egidą. Z drugiej strony trzeba uważać też, bo każdy się może poczuć najmądrzejszy w pewnym momencie i to może być
być zgubne, nie? Że, znaczy, nie, że, a czasami te momenty są takie jakby, że żeby oczywiście proste. Potrzebujemy pewnego braku pokory na ścieżce, ale z drugiej strony potrzebujemy pokory. Rozwiązanie jest proste, bo wtedy po prostu szuka się kogoś innego, kto inspiruje lub powoduje jakiś tam rozwój. Tak, tak. Więc to jednocześnie nie dyskwalifikuje tamtego nauczyciela, tylko ja, jakby jest naturalne. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, nie? Bo czasami się pojawia jakiś taki moment, że albo może inaczej, że na ścieżce przeważnie się dochodzi do takiego momentu, przynajmniej jeżeli ktoś chce gdzieś tam faktycznie realizować tą ścieżkę, że człowiek trochę zaczyna się konfrontować ze sobą, nie? Czy można powiedzieć z tym, co by na przykład Jung nazwał swoim cieniem, czy z tym, co się wypierało, odsuwało od siebie i tak dalej. I nie jest to jakiś przyjemny... To jest informacja, że u ciebie się przerwała transmisja. O! Czy się przerwała transmisja u Maćka? Tutaj ktoś pisze. Ola. Dobra, to zaraz, ja ją zakończę. I od nowa? I tak, może znowimy u Maćka od nowa. Gotowe i zrób jeszcze raz i kontynuować. Jak śmiało. Dobra. Jest? Ciąg dalszy. Ciąg dalszy. Także u Maćka wznawiamy transmisję dla tych, którzy... Dobra, u Maćka. Teraz zobaczymy. 3, 2, 1. No tam faktycznie coś jakby zaczęło spadać ilość osób. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy znowu, jakby ktoś jesteśmy mi dał znać. Jesteśmy u Maćka. Czy Ola, możesz napisać u Maćka, czy jest wszystko okej? Okay? Czy słychać? Czy słychać i czy widać? Dobra, bo my doszliśmy do tego nauczyciela. Doszliśmy do nauczyciela i o tego Nie wiadomo, Junga. Co tam. Nie, no mówiłeś o Jungu i o tym, że. Ale jest ten moment taki, jakby na ścieżce, że pojawia się, można powiedzieć, taki moment jakby konfrontacji, docieramy do tego momentu, że jednak pewne rzeczy odsuwaliśmy, to się wypieraliśmy, musimy się z nimi skonfrontować, żeby pójść dalej. I teraz wiadomo, że możemy mieć też szczerą chęć gdzieś tam nie uciekać, ale jednak gdzieś tam zawsze różne takie tendencje ucieczkowe są, nie? I teraz ja zawsze mogę ocenić siebie, a że już się tam, nie wiem, stałem bardziej kompetentny od mojego nauczyciela, więc zmieniam, nie? I jakby zmieniam, idę sobie gdzieś indziej, bo ten nauczyciel mi powiedział, co. Ja znam taką osobę, która w zasadzie miała tam chyba z 4 czy 5 nauczycieli i w każdym momencie jak docierała do tego samego punktu, ocierającego się o pewne sprawy etyczne, notabene, o których tam ktoś wspominał, chyba Magda, to uciekała, zwijała się i to często jeszcze z dużym hukiem, nie? Więc to jest też to takie zagrożenie, bo wiadomo, że to jest, że uczeń może przekroczyć nauczyciela i w ogóle nawet było super, jakby tak zrobił, ale że też często jest taki moment, że pojawia się jakaś taka, moglibyśmy powiedzieć, gra umysłu, gra ego. Wiesz co? I że na pewno trzeba na to uważać. Natomiast może nie antidotum na to, bo chyba nie ma antidotum na to, ale na pewno pewnym zabezpieczeniem jest kultywowanie tej relacji w pewien sposób i żeby to była relacja pełna zaufania i zaufania ze strony nauczyciela do ucznia i ucznia do... To znaczy, najpierw myślimy, że ucznia do nauczyciela, ale nauczyciela do ucznia też, nie? Tym bardziej, że to co nauczyciel jakby przeżywa, doświadcza, pokazuje, to w pewien sposób... uczy tego ucznia czegoś. Wiesz co, no... Bo oczywiście ta sytuacja, o której ty mówisz, że gdzieś tam docieramy do pewnego punktu jednego nauczyciela i trzeba jakby zmienić, znaleźć jakąś osobę, która nas inspiruje. Ja mogę powiedzieć tylko z mojego doświadczenia, bo to tak, na pewno przyznam się od razu, że jakby nie przeszedłem tej bariery dźwięku, nie? Także to od razu powiem. Aczkolwiek parę razy stanąłem przed nią, bo to jest nad tą przepaścią, w którą się trzeba rzucić, ale jakby nie miałem na tyle, nie wiem, odwagi, żeby się w nią rzucić, aczkolwiek wiem, że kiedyś będę musiał się w nią rzucić. Moje doświadczenie jest takie, że czyli zatem mówię to teoretycznie, że są nauczyciele, którzy jakby, przynajmniej moje doświadczenie tych nauczycieli, że oni mówią o pewnych rzeczach, pewnych aspektach nauki. I
każdy z nich uczy jakby z jakiegoś powodu, ja nie twierdzę, że on nie wie więcej, ale uczy pewnego zbioru. Czyli można by powiedzieć, można by podać taki przykład, że pani w przedszkolu czy w szkole podstawowej, która uczy literek i cyferek, no to ona nie będzie tam wykładać chemii kwantowej albo jakiejś fizyki jądrowej w tym przedszkolu czy w tej szkole. To nie znaczy, że ona jej nie zna, ale po prostu jej zadaniem jest takie, że uczy literek i cyferek. A jest coś takiego jak chemia kwantowa? Nie wiem. No coś, jakieś zaawansowane jakieś kwestie. Fizyka kwantowa jest, tak? Fizyka. No jestem chemik, to może tak trochę. Dobra, jakichś zaawansowanych astronomicznych niuansów i jakichś tam nie wiem, problemów innych, takich uniwersyteckich. To nie, być może ona prawdopodobnie to zna, ale z jakiegoś powodu nie uczy tego. Ja na przykład nie znam fizyki kwantowej. No ale no jeżeli prawdopodobnie miała, no zakładamy, że być może miała to na studiach, więc prawdopodobnie wie. W pewnym kontekście, ja myślę, że to nawet nie musi być, bo przedszkole nam się kojarzy z pewnym etapem edukacji, ale że to może być, że tak powiem, coś, co jest zupełnie równolegle, że ktoś w pewnym kontekście naucza i przekazuje jakby pewne nauczanie w tym kontekście. Tak, i później mamy w kolejne etapy edukacji, jakby nauczyciele uczą trochę innych rzeczy, aż dochodzimy do poziomu akademickiego, czy ktoś może zostać tam no, profesorem, czy wykładowcą uniwersyteckim, jakby wtedy trochę innymi rzeczami się zajmuje na innej, w innym zakresie, więc to jest tak jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że u mnie w mojej tradycji czasami się mówi tak, że musisz umrzeć, żeby żyć. To jest wzięte chyba z Schopenhauera, jeśli dobrze pamiętam. Chodzi o tą koncepcję, że musi coś zginąć w tobie, czyli ta przeszłość, czy to fałszywe ego, fałszywa tożsamość, czyli musisz zrobić ten krok i skoczyć w tą ciemność, skoczyć w tą przepaść i zaufać i tylko wtedy możesz przejść na jasną stronę mocy. Znaczy, bo bez tego procesu to jest to niemożliwe, więc jakby jest to w którymś momencie konieczne, więc może jest tak, że dochodzisz do takiego stanu i do tego punktu i wiesz, i cofasz się, nie? Bo nie jesteś gotowy. No Sufi używałem takiej doktryny, która się wyraża w takich dźwięcznych słowach, umrzyj przed śmiercią. Czy oczywiście umrzyj w sensie jakby niech umrze wszystko to, z czym się identyfikujesz, żeby gdzieś tam jakby odkryć, co jest dalej. Jakby dalej. To chyba jest to sama koncepcja, myślę, że innymi słowami. To sama gdzieś tam doktryna, nie? Znaczy w ogóle to doświadczenie śmierci gdzieś tam się przebija w ogóle w różnych elementach tej praktyki duchowej, bo wiele ścieżek na przykład postrzega inicjację w ścieżkę jako śmierć dla tego świata zewnętrznego, jakby odrodzenie w tym wewnętrznym świecie, nie? Więc gdzieś tam ta metafora, która być może teraz tak budzi gdzieś trochę lęku, to występuje, nie? A u tantryków praktyka siavasany czy mrityasany, nie? I tak dalej, nie? Także no chyba to jest. No, myślę, że to jest. Jakby są ci nauczyciele, którzy doprowadzają do któregoś momentu, no i coś w którymś momencie chcesz iść dalej, no. Naturalny sposób, a ktoś jakby nie jest w stanie cię poprowadzić, więc poszukujesz. No, nauczyciel jest pewną zasadą. Ale to jeszcze podniesiemy oglądalność. Jeszcze pies leży pod nogami, więc tak. Jak coś chrapało, to nie my, tylko. To nie my. Także no jest, nauczyciel jest pewną zasadą, pewną funkcją, jest przewodnikiem, a nie jest osobą w sensie zmieniania nazwiska, więc jakby jest to naturalne. No, ostatecznie chodzi o to, żeby dotrzeć do celu i iść dalej, głębiej i przekraczać te wszystkie etapy po kolei. W sufizmie jest taka idea, że tak naprawdę ten nauczyciel najbardziej potrzebny jest na początku ścieżki, że się tam, jak ktoś już dojdzie do pewnego etapu, to w zasadzie ten nauczyciel się staje takim starszym kolegą bardziej jego.
W ścieżkach bhakti jest chyba trochę bliżej to widzenie nauczyciela jak w ścieżkach tantrycznych, nie? Że jakby ta rola jego jest znaczy, ta rola jest, znaczy, moje tradycje jest tak, że guru czy nauczyciel jest inicjującym, czyli wprowadzającym, ale on zawsze istnieje, zawsze jest łącznikiem i zawsze on jest jakby nadrzędny do ucznia. I to zarówno w tej kwestii egzoterycznej, jak i w tym aspekcie ezoterycznym. Nawet tam chyba bardziej jest ten guru jest, czy nauczyciel jest jakby łącznikiem. Ponieważ on jest zawsze z nami, my jesteśmy zawsze z nim i to połączenie jest stałe, także to nie jest tylko tak, że ktoś nie wiem, czy się precyzyjnie to wyraziłem, bo to jakby w sufizmie też jest inicjacja i w pewnym sensie można powiedzieć, że nauczyciel zostawia tą inicjacją ten swój ślad, nie? I on czasami się nawet objawia w jakichś na przykład wizjach sennych ucznia, gdy ten nauczyciel przychodzi w momencie, którym to może brzmi dziwacznie, jak gdzieś tam jest poza kontekstem, ale że gdzieś tam w trudnej sytuacji ktoś jest i pojawia mu się ta wizja nauczyciela. I to nie jest tak, że dlatego, że ten nauczyciel akurat w tym konkretnym momencie myśli o tej osobie, tylko że on po prostu jest tą osobą. Ta jego obecność jakby jest tą osobą. Natomiast w każdym razie jakby w sufizmie jest tak, że no jak mi trudno porównać do ścieżek bhakti, bo ja ścieżek bhakti tak no nie znam jakoś dobrze. Zetknąłem się ze ścieżkami tantrycznymi, no to tamta pozycja guru jest prawie że boska, albo wręcz boska, można by powiedzieć w pewnym cudzysłowie, nie? A w sufizmie ten nauczyciel jest starszym bratem, on nawet jakby w takiej sytuacji siedzenia gdzieś tam wspólnie, to często jakby siedzi w kręgu z uczniami, nie siedzi wyżej, tak jak niektóre ścieżki tantryczne. Tu jest ewidentnie, że siedzi wyżej, natomiast no bo ostatecznie jest powiedziane, że guru jest jeden i tym pierwotnym guru jest Bóg i to, że on się pojawia jako guru, jest to jeden pewien jego aspekt, czyli jedno przejawienie. W związku z tym guru jest jakby, no tak jak ambasador jest reprezentantem rządu, no to taki typowy, klasyczny przykład, chociaż nie jest rządem jednocześnie, ale tak się go traktuje. Tak samo guru jest jakby w tym sensie, jest w pewnym sensie jest rządem, czyli jest Bogiem, czy ma tą boską pozycję, ale jednocześnie nie jest samym Bogiem, ale jest jakby reprezentuje tą pewną zasadę. I teraz mowa jest o dwóch rodzajach przewodników, bo mamy przewodnika tego, który jest wewnątrz nas w sercu od środka, czy to się nazywa Antaryami albo Paramatman. No i jest ten guru z zewnątrz. I tak naprawdę najważniejszy jest ten guru wewnętrzny, ponieważ to on nas kieruje w danym kierunku. Jeżeli czasami się tak mówi, że jeżeli uczeń jest gotowy, to pojawia się guru, ale ten guru wewnętrzny, czyli ten Antaryami albo Paramatman, on wie, że pojawia się takie pragnienie w danej osobie i przysyła kogoś z zewnątrz. No bo głos wewnętrzny może nas prowadzić i może to jest głos wewnętrzny, a może to są jakieś halucynacje albo schizofrenia, więc to niekoniecznie musi być akurat to. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto jest z zewnątrz. Być może są takie relacje, bo tak spotkałem się z tym, że ten guru zewnętrzny jest, są różne relacje z nim i mogą być właśnie też chyba przyjacielskie częściej chyba są rodzicielskie, takie w takim nastroju, że on jest jak rodzic, jak ojciec czy jak matka w stosunku do swoich uczniów. Przyjacielskich też słyszałem, nawet ktoś raz odważył troszkę wchodzić, że być może takie romantyczno-małżeńskie są, ale to chyba trochę ryzykowne. Myślę, że najczęściej chyba występują te takie rodzicielskie, czyli jest to jak rodzic względem swoich dzieci i nawet mój nauczyciel mówi, że to jest też taka ciekawa anegdota, bo on nigdy nie był żonaty, nie miał dzieci, był zawsze mnichem i jego matka zawsze chciała, żeby on miał żonę, dzieci, bo chciała mieć po prostu swoje wnuki i w którymś momencie no jak to wiadomo, każda kobieta pragnie jakby tego, czy większość kobiet. I w którymś momencie ona tam odwiedzała go w aśramie, byli ci jego uczniowie, więc oni tam jej oddawali jej szacunek, tam rozmawiali z nią i ona w którymś momencie powiedziała,
że ja zawsze chciałem, żebyś ty miał dzieci, ale zrozumiałem, że je masz. I to było takie bardzo głębokie i piękne, że ona tak naprawdę miała te wnuki. Nie? No trochę tak jest. No, w ogóle w niektórych tradycjach indyjskich się mówi, że ten nauczyciel jest w pewnym sensie takim wewnętrznym ojcem i matką, że jakby te dwie funkcje na razie. Jest nawet taka modlitwa w mojej tradycji, która mówi, że guru jest jak ojciec, matka i tak. Wszystko. Tak. I pamiętam, że kiedyś miałem taką rozmowę, jedną z moich uczennic, która gdzieś tam zawsze jakąś taką mojego nauczyciela, czy jednego z moich nauczycieli, a mojego inicjatora darzyła taką jakby jakimś, można powiedzieć, pewną miłością jak dziadka. Ja mówię, no wiesz, no w takim sensie ezoterycznym to on jest twoim dziadkiem, no bo tak. Ja jestem tak jakby twoim ojcem ezoterycznym, a on jakby moim w pewnym sensie. Nie? No to tak. Czasami tak się mówi, bo jakby w mojej tradycji się mówi często o rodzinach, czyli o takich duchowych rodzinach, bo jakby mamy, jeśli chodzi o guru, no to jeszcze ważna rzecz, żeby wspomnieć, jest linia przekazu i czy takie drzewo genealogiczne. I mówimy o tym drzewie genealogicznym, używamy tej terminologii, że jest po prostu bracia, czyli guru jest jak ojciec, uczniowie są jak dzieci, zatem jeżeli wracając, on miał swojego ojca, który miał wiele dzieci, czyli jego bracia duchowi są naszymi wujkami, mamy kuzynostwo duchowe i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o rodzinach, czy o, to się nazywa fachowo parivara, czyli mówimy o takich właśnie gałęziach rodowych i w tą terminologią się posługujemy jakby swobodnie, w związku z tym, więc jest jakby... No, w sufizmie jest jednak inaczej, chyba jest bardziej indywidualistyczny, wydaje mi się, że no jest ta relacja jest jakby z nauczycielem, w zasadzie nawet nie tyle z tym nauczycielem, swojego nauczyciela, o tyle, jeżeli jakby darzymy go osobistym szacunkiem, ale były takie przypadki jak... Kto to był? Bodajże Baba Farid, który jest taka historia o nim, jak chyba największy sufi Indii przyjechał do Delhi, Moinuddin Chishti przyjechał do Delhi, żeby zobaczyć, jak tam jego, jakby to powiedzieć, zastępca, przedstawiciel w tym miejscu, Bakhtiar Kaki, który był później jego następcą, jak tam funkcjonuje z uczniami. No więc Bakhtiar Kaki wszystkich tych uczniów swoich tam zarządził, że idziemy do jednego pomieszczenia, bo się spotykamy tam z wielkim szejkiem Moinuddinem, nie? No i wszyscy przyszli oprócz jednego, nie? No i Moinuddin, że tak powiem, nie był w ciemię bity i tak coś wyczuł pismo nosem i się pyta, czy wszyscy uczniowie przyszli, a no Bakhtiar Kaki, no nie kłamie się do swojego nauczyciela, mówi, no wszyscy oprócz jednego. Mówi, a to skoro... on nie przyszedł do nas, to my pójdziemy do niego, nie? I poszli tam, cała ta kawalkada idzie, wchodzą do tego Baby Farida, zresztą później jednego z najbitniejszych sufich Indii i Bakhtiar Kaki mówi, mój drogi uczniu, to jest szejk Moinuddin, mój nauczyciel, a Baba Farid upada do stóp Bakhtiara Kaki, swojego nauczyciela, i mówi, mój szejku, nic mnie nie obchodzi, ty jesteś dla mnie wszystkim. Nie było tej, jakby bezpośrednio nie przeskakiwała, że tak powiem, ta miłość do nauczyciela na ten. Natomiast tak naprawdę najczęściej jakby to, co się zdarza, to jest, że jakby nauczyciel jest jakby kimś wprowadzającym. No co te inne osoby są po prostu towarzyszami na ścieżce. No chyba jakby w sufizmie jest więcej takiej metafory tego podążania tą drogą, nie? Może to się bierze z tej tradycji jakby derwiszów, którzy jakby porzucali tą formę, starali się żyć poza tą formą zewnętrzną, trochę może poza zasadami jakimiś tam społecznymi, nie takimi jak choćby nauczyciel Rumiego, Shams Tabrizy. Nie? Znaczy, bo tu mamy, bo tu jakby są dwie rzeczy, bo mamy ten, tutaj jakby poruszyłeś ten wątek, bo są jakby, jeśli chodzi o guru, czy takiego nauczyciela, to są jakby dwie ścieżki również, czyli jest ta ścieżka ezoteryczna i egzoteryczna, czyli taka religijna, gdzie jest pewna, ten guru w tych Indiach, to był pewną
dokładnie tym, jak tu ktoś pytał o tym, czy że księdzem był tym zawodowym księdzem, kapłanem, czy zawodowym guru takim, który pełnił taką rolę i te wszystkie rytuały tam potrzebne, które ludzie potrzebowali, spełniał i to był jakby jeden rodzaj, ale jest też ten drugi, który jakby jest jakby niekoniecznie, niekoniecznie w tym, więc niekoniecznie w tej tradycji, niekoniecznie jakby spełnia te rytuały, więc jest jakby tym wprowadzającym na tą ścieżkę wewnętrzną i wtedy też jest tak, jak jest ascetą, czy jest kimś, kto żyje poza społeczeństwem, nie jest częścią społeczeństwa, czyli jest ten guru, który żyje w społeczeństwie i spełnia funkcję społeczną, czyli porównamy go do tego zawodowego księdza, czy zawodowego kapłana, po tych księdzach, nie mamy nic do księży. Jest zawodowym kapłanem i ten, który prowadzi na ścieżkę mistyczną, który jest jakby poza społeczeństwem i jakby łamie te konwenanse i te tradycje. No to niekoniecznie tradycje, łamie, no bo oczywiście nie wszyscy... Były takie wątki prowokatywne, ale... Znaczy nie dba, on nie bierze ich pod uwagę, tak. Nie, tutaj. Wtedy jest na przykład tak, że ktoś, kto ma wyższy status społeczny, może przyjąć za guru kogoś, kto ma niższy, gdzie idąc tym tradycyjnym podejściem, takie coś byłoby niedopuszczalne na przykład. No tak, bo to jeszcze dochodzą jakby te różne wątki społeczeństwa indyjskiego, nie? Sufi trochę jakby byli poza tym, bo oni trochę przyszli, później, że tak powiem, z boku, nie? I później w sumie niby z tego rejonu takiego cywilizacji indyjskiej ówczesnej, ale bo z Afganistanu, ale to już nie było do końca to samo, co na jakby Indiach kontynentalnych. Nie, to już był taki styk tej kultury indyjskiej i perskiej ówczesnej. Nie? Także na pewno trzeba by wspomnieć o tej ścieżce wewnętrznej, czy mistycznej, jak tutaj rozmawialiśmy, i o tej zewnętrznej, czyli jakby religijność i kontra duchowość, czy ta ścieżka wewnętrzna. Jakby są konwenanse społeczne sobie, zwyczaje, tradycja i wszystko, co z tym związane. No i druga rzecz, ta ścieżka wewnętrzna, gdzie te rytuały zewnętrzne, one są jakby nie brane pod uwagę. I to jest o tyle ważne, że stąd jakby te nauki na Zachodzie. Dlatego, że tradycyjnie rzecz pojmując, my jako ludzie Zachodu, to w ogóle nie mamy prawa w ogóle tam nic zrobić, ani w ogóle zacząć nawet praktykować, ponieważ nasze narodziny są jakby poza marginesem w ogóle tego kręgu kulturowego i w ogóle do dzisiaj są świątynie, gdzie biały się nie wpuszcza, ponieważ są nieczyści, nie spełniają kryteriów minimalnych i niektóre są. Bramińskie, tak, to trzeba się urodzić braminem. Tak, że musisz się urodzić w rodzinie bramińskiej, żeby być braminem i wtedy jesteś uznany za wysokokulturowego, a my nie jesteśmy wymienieni jako kategoria żadna, jesteśmy po prostu poza kategorią, jeśli chodzi o klasę społeczną, w związku z tym nie mamy nic do powiedzenia, ale było wielu nauczycieli w mojej tradycji i nie tylko, którzy krytykowali tą koncepcję i stąd zaczęli uczyć, czy nauczać, czy inicjować, czy przyjmować na uczniów osoby, które są spoza, no i dlatego między innymi tu siedzę, no bo inaczej nie miałbym w ogóle szans. Znaczy, no jednak, no myślę, że to już gdzieś tam w średniowieczu się pojawiają takie wątki. No sufizm akurat nie miał tego, no bo nie było w nim braminów i inny, więc ten, no ale myśl, ale już jakby w tantrze się zaczęły pojawiać takie wątki, że że jakby ta pozycja społeczna się robiła mniej ważna. Ja myślę, że to jest, wiesz, naturalny proces, no bo w pewnym momencie, jeżeli powstaje taka klasa zawodowych kapłanów, no to oni pilnują swojego interesu. W związku z tym nie chcą dopuścić kogoś innego, no i do interesu, do zasobów, do wpływu na ludzi. No i jest to jakby naturalne, więc ta jakby klasa zawodowych kapłanów, myślę, że każdy doświadcza tego typu ludzi tu i teraz, nie trzeba daleko do Indii jeździć. Dobra, ale ja jeszcze bym tak, bo tak rozmawialiśmy o tym guru i ty trochę go przedstawiałeś jako taka ambasadora. Ja bardziej nauczyciela widzę, wszyscy się ze mnie śmieją, jak to mówię, jako taką trochę rurę. W sensie rurę. Taki pewnego rodzaju kanał. No to też może taka metafora jest dobra. I dlatego też jakby istotne
zawsze przy nauczyciela jest to, żeby on był oczyszczony. Czy ty mówisz, że jakby przeszedł tam w któryś moment, ale to, no, oczywiście ta droga nie jest taką drogą zwykłą, jak my gdzieś tam idziemy. Wiesz co, no, mi się podoba metafora rury i myślę, że jest okej. Okay. W tym kontekście należy to dobrze zrozumieć. Pewnego kanału, czy można powiedzieć też pewnej lampy, czy coś, ale że kogoś, kto nie tyle jest występuje jako indywidualność, co jakby w pewien sposób jest pewnym nośnikiem tego światła z góry, światła wiedzy, czy jakkolwiek by to... Jest na pewno, u mnie się, w mojej tradycji się mówi się niestety, a mówi się o gradacji nauczycieli, czy o gradacji guru. Jest pewien podział, że są guru pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii plus podkategorie w tych kategoriach i tak dalej. Zatem oni są wszyscy jakby w tej rurze, trzymając się tej metafory twojej, natomiast no, różne fi mają. No i jest jakby jest to naturalne i potrzebne. No i mówi się o takim guru, który wskazuje drogę i taki guru, który jakby pokazuje kierunek. I ten guru może być formalnie guru, ale może być też jakąś inną osobą. Jest taka historia pewnego mistyka czy świętego w mojej tradycji, który jakby bodźcem do rozpoczęcia praktyki była prostytutka. Mhm. Ponieważ on tam do niej chodził na spotkania i w którymś momencie była jakaś burza z piorunami, powódź, gradobicie i w ogóle straszne rzeczy i on tam do niej szedł i wziął jakiegoś przez rzekę przepłynął na jakiś użył jakiejś zwłoki, żeby przepłynąć przez rzekę, które akurat płynęły, potem węża użył jako linę, żeby przeskoczyć jadowitego węża, żeby przeskoczyć przez płot, zdeterminowany jak nie wiadomo co, no i on do niej dotarł i ona tak popatrzyła na niego zdziwiona: no ale jak tu przyszedłeś, taka pogoda, tutaj burza, powódź, to wszystko, i on jej to opowiedział, ona mówi, tak w ogóle zdziwiła się, że on przyszedł i mówi do niego: słuchaj, ale jakbyś był chociaż w 1% tak zdeterminowany jak do tego, żeby przyjść do mnie i zacząłbyś poszukiwać Boga, to z pewnością byś to urzeczywistnił. I to był bodziec, że on zaczął, po prostu poszedł w tą stronę i stał się prominentnym, ważnym nauczycielem jakby w całej tradycji. Także no, różne sytuacje mogą się zdarzyć. No ktoś najpierw odkryje determinację. Tak, i ona jest akurat słynna i sławna właśnie z tego powodu, że no, wskazała mu drogę i on się opowiada i ta sława jej jakby i pamięć o niej istnieje, no, mimo że jakby zawód podły i jakby nic specjalnego więcej w życiu nie zrobiła, poza tym, że pokazała komuś kierunek. No ale to czasami gdzieś tam z perspektywy efektu. No z perspektywy efektu jak najbardziej tak. Także to jest jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą są ci nauczyciele czy guru, którzy formalnie inicjują czy wprowadzają w ścieżkę i potem są ci guru, którzy podają instrukcje czy wskazówki, aby podążać nią dalej. Nie? Jakby to jest jakby taki podział, więc jakby ten każdy z nich jest jakąś tam tą rurą, trzymając się tego twojego przykładu. Więc pytanie jest takie. Sabina pyta, czy uważam, że nauczyciel powinien być przezroczysty, nie skupiać uwagi na sobie. To jest trudne pytanie. Ja sobie pozwolę odpowiedzieć trochę inaczej, że ja uważam, że nauczanie, które przekazuje nauczyciel, jest ważniejsze od niego. Czy to przesłanie, które ma nieść, jest ważniejsze od niego, więc że może nauczyciel nie tyle ma być przezroczysty, bo być może wtedy by jakby uczniowie nie zwrócili na niego uwagi, ale jakby bardziej zaakcentowane w jego nauczaniu ma być jego nauczanie niż jego osoba. Ja bym tak to sformułował, nie wiem. Znaczy, to ja bym dodał tak, bo u mnie też się mówi o przezroczystości nauczyciela czy o czystości nauczyciela i jest to rozumiane jako to, że on nie dodaje nic od siebie. Aczkolwiek, czy jakby przekazuje tą czystą naukę. Aczkolwiek to jest trochę ryzykowne stwierdzenie. No właśnie, bo to znaczy w mistycyzmie, tak, nie? Bo ja to studiowałem sobie to jakiś czas, próbując zrozumieć, na czym to polega. No bo jakby z historii mojej ścieżki, już nie wnikając w opowieści i szczegóły, wynika to, że wielu nauczycieli kolejnych
zmieniało tak dużo różnych rzeczy, czy wprowadzało nowe jakieś formy praktyki albo jakichś procedur, albo nawet wręcz różnych nauk, które zmieniały jakby to, co było wcześniej. Jednocześnie mówili, że nic nie zmieniają. No i teraz jest, to jest taki trochę koan, tak można by powiedzieć, no bo jeżeli zmienił tak wiele, a nic nie, a jednocześnie mówi, że nic nie zmienił, zatem o co chodzi? I można, wtedy można bardzo przeanalizować tak naprawdę, co jest sednem, czy co jest clue, co jest jakby tym, co jest rzeczywistą nauką, a co jest szczegółem. Co jest ważnym, a ważną rzeczą, a co jest dopasowaniem do danej sytuacji, czy jakimś szczegółem uzupełniającym, który nie jest aż tak ważny. No i zazwyczaj ludzie mają problem z uchwyceniem różnicy pomiędzy tym. Czasami jest tam, jak na początku mówiliśmy, że ci, co są blisko siebie, to mają najwięcej problemu i spierają się i często widzę, że ten spór jest właśnie o te szczegóły, które są nieistotne. No bo to jest w ogóle takie chyba jedno z w ogóle z większych wyzwań przy przekazywaniu tego typu wiedzy, a może w ogóle przy przekazywaniu jakiejkolwiek wiedzy, żeby jakby ocenić, co jest taką niezmienną esencją tej wiedzy, a co jest, czy to było pewną formą, którą trzeba dostosować do na przykład zmieniającej się okoliczności. I to jest ewidentnie pewne wyzwanie, nie? Bo jest, że jakaś tam esencja tej wiedzy, a jest coś, co było przekazywane, bo, nie wiem, uczniowie kogoś byli z określonej grupy społecznej i tak dalej, nie? Czy jak gdzieś tam, jak studiowałem w swojej ścieżce różne tamten elementy, no się okazywało, że tam Inayat Khan na przykład w określone nauczanie dawał uczniom, bo coś tam jakby było związane z ich tam na przykład takim jakby statusem społecznym, nie? Że jak to byli na przykład arystokraci, którzy nigdy w życiu żadną pracą się tam nie zanieczyścili, że tak powiem, no to dawał im coś, że mieli coś, nie wiem, nosić po mieście i chodzić, nie? I coś tam robić takiego aktywnego, nie? A to nie znaczy, że należy to znowu do wszystkich stosować, nie? Dlatego zawsze jakiś ten znajomość tego kontekstu jest potrzebna. I to jest też ten taki punkt, w którym ten, że tak powiem, dualizm, niedualizm musi się zetknąć, bo żeby ten niedualizm, ta jedność nie poszła na takiej zasadzie, że wszystko jedno, bo nie jest wszystko jedno. Nie, skłaniam się, że jest to dość trudne i jest to wyzwanie dla ucznia, żeby zrozumieć, czym jest ten, czym jest to sedno, a co jest ważne, a co jest szczegółem, co jest dopasowaniem do jakimś, do czasów danych, a co jest jakby sednem. I to sedno nie jest, jest niezmienne, jest zawsze prawdziwe, a to dopasowanie się zmienia, no bo czasy się zmieniają w taki czy inny sposób. Nie? Tak się zastanawiam, jeszcze może dwa słowa, bo tak myślę, żebyśmy powoli zmierzali, myślę, gdzieś tam do jakiegoś. U mnie nie patrz, bo to jest po tej przerwie. No ale to już jest prawie. Jest. Czyli to będzie jakieś około dwóch godzin, prawie, w sumie. No chyba. Prawie tak. Tak, bo tutaj mamy prawie 22:30. No to myślę, że dobijamy się te 10 minut i będziemy kończyć. Tak. To nie będziemy zaczynać tego czy nie będziemy, bo to. Nie będziemy zaczynać, bo to następna grubo. Godzina. A obiecałem, że będzie krótsza ta transmisja tak, niż ostatnia. Ale do tych kwestii moralnych, bo ktoś tam nam wytknął, że nie wspomnieliśmy o nim, ale my nie wspominamy o nich, bo nie uważamy, żeby były nieważne, tylko akurat po prostu mówiliśmy o czym innym. Natomiast ja nie wiem, jak one w wisznuizmie mają tam swoje miejsce, ale mam wrażenie, że jednak w większości ścieżek ten pewnego rodzaju trening etyczny jest istotny. Nie? Znaczy moralność jest istotna, jest ważna i trening moralny, etyczny jest. On jest oczywiście pewnie różnie w różnych miejscach rozumiany. Natomiast ja bym powiedział tak, że moralność jest względna. Dlaczego? No bo weźmy ten standardowy tekst, czyli Bhagavad Gita. I tak, sytuacja jest taka, że jakby dwa wątki z Bhagavad Gita. Pierwsze, jest bitwa, Arjuna odmawia wojny, Krishna mówi walcz. Mówi Arjuna, nie, będę zabijał, wszyscy zginą, krewni, bliscy, to nie ma sensu. Ja myślę, że to... A Krishna mówi, walcz. I teraz jakby nie będziemy opowiadać całej Bhagavad Gity, ale podaję mu różne inne punkty widzenia, dlaczego powinien walczyć. Ale bo to myślę, że problem nie jest taki, że ta moralność jest względna, tylko że dla Hindusa
moralność nie leży w słowie dobro i zło, tylko leży w dwóch pojęciach. Z jednej strony w pojęciu dharma, czyli można powiedzieć pewna powinność, a z drugiej strony w tej kwestii jakby ahimsy, himsy, nie? Krzywdzenia, niekrzywdzenia, które jednak dużo z niego się zawiera jakby w intencji, którą człowiek dokonuje, nie? Tylko więc, że jakby trzeba się trochę przerzucić z zachodniego sposobu tak, więc myślenia. To jest jakby, tak, ja się z tym zgodzę, ale jeszcze druga rzecz Bhagavad Gita to jest jakby ta cała koncepcja żywiołów czy gun opisana i teraz z punktu widzenia każdej, to co z punktu widzenia sattwy będzie nieetyczne, ponieważ wprowadza cię do radży, radżoguny, to ta sama rzecz będzie etyczna, ponieważ wyprowadza cię z tamoguny do radżoguny. Zatem, ale ja nie wiem, czy te guny można rozpatrywać w kategorii nie, bo chodzi, że moralnej. Wtedy innego rodzaju będzie moralność, bo wracając do tego przykładu Bardżuny, że jakby jego walka i to, że on zabija, czy ma zabijać, jest jak najbardziej etyczne, mimo że inny rodzaj zabijania, taki nie związany z dharmą, nie związany z pewną funkcją społeczną, czy wręcz z jogą, ponieważ taki tam wątek jest poruszony, jest z pewnością niemoralny. Zatem stąd moje stwierdzenie, że ta moralność jest względna, nie ma tej moralności. Ja się właśnie trochę, można powiedzieć, że boję nawet tego powiedzieć, tak? Względna, bo ono może zasugerować trochę co innego. Ja bym jeszcze może powiedział tak, że ta moralność, ona się powinna trochę zmieniać na ścieżce, może nie tyle sama moralność, co punkt widzenia, który robi tą moralność, bo po pierwsze, ja nie wiem jak to jest w innych ścieżkach, ale w sufizmie jest tak, że taka moralność, która wynika z obawy przed karą, nie jest moralnością jeszcze. Nie? Moralność, która wynika z ktoś nie robi czegoś, bo no, obawia się konsekwencji. Mam przykład. Jeżeli pójdziesz na ulicę, weźmiesz nóżyk, pójdziesz na ulicę i zabijesz człowieka, to jesteś niemoralny. Ale jeżeli wtargnie do ciebie do domu mężczyzna, kobieta, jakaś osoba i będzie agresywna, będzie chciała zabić twoich bliskich i zabijesz ich, to wtedy jesteś jak najbardziej moralny. Tak, ale to nie wiem, jak to się odnosi. Ma się odnosić do względności oceny. Tak. No to w tym sensie tak, tylko ja się bałem tego, że wiesz, że niektórzy mówią na takiej zasadzie, a tam w zasadzie wszystko jedno, nie? Bo ta względność czasami się tak kojarzy, ale oczywiście, że jakby kontekst sytuacyjny zmienia. Myślałem, że mówisz do tego, co mówiłem o tej moralności. Mówię o tym, że także to jest to, że moralność jakby z perspektywy innego się zmienia. Tak, no ale to jest też troszeczkę, co jednak występuje w tej tradycji, przynajmniej od Bhagavad Gity, że ta intencja jest takim czynnikiem istotnym, nie? Czy ja występuję z intencją na przykład obrony czyjegoś życia, czy występuję z intencją skrzywdzenia? Zatem pytanie, czym jest moralność? Upraszczając trochę. To jest dobre pytanie, ale jest późno. Chciałem skończyć. Tak żeby najkrócej powiedzieć, to jakby moralność jest jednak pewnym aspektem znajomości swojej wartości, i spójności z tymi wartościami, przynajmniej ja ją tak postrzegam. I teraz dlatego właśnie, że ta jakby znajomość i spójność to z perspektywy sufickiej jakby nie jest moralnością to, że ktoś czegoś nie robi, bo się czegoś boi. Niezależnie czy się boi, że ktoś w tym świecie zjawiskowym wyciągnie konsekwencje, czy się boi nieba czy piekła. To nie jest moralność z perspektywy jakby mistyków sufickich. Dopiero pierwszym aspektem moralności jest to, co niektórzy nazywają w sufizmie prawem wzajemności, moralność oparta o prawie wzajemności. Czyli że ja postępuję wobec innych tak, jak chciałbym, żeby postępowali wobec mnie. No to jest pewnością to jest potem, podstawowa zasada. Nawet gdyby tylko ją przestrzegali wszyscy ludzie, albo większość, no to jak żeby było pięknie. Nie? Tak. Drugi etap, to się trochę w tradycji inaczej nazywa, ale można powiedzieć, że to jest moralność związana ze doświadczeniem współczucia.
że ja już nie, bo jak ja mam tą moralność, no, prawo wzajemności, to ja jakby oddzielam siebie od innych. A tu jak ja postępuję na tej ścieżce i dostrzegam coraz więcej, to ja widzę, że jakby bardziej widzę to, co jakby stoi za, jakby tą esencję, która stoi za każdym. Więc w związku z tym, jak docieram do tego etapu współczucia, to ja może nie dostrzegam jakby jedności z kimś, ale nie postrzegam takiej rozdzielności. I wtedy ta moralność wynika z tego. I później docieramy do tego etapu, który może się na przykład urzeczywistnić w miłości, że etapu takiej jakby jedności, że moja moralność wynika z tego, że ja jakby dostrzegam tą, jakby to ładnie powiedzieć, absolutną rzeczywistość. Znaczy, ja bym powiedział tak, że jakby ten element, który, ten aspekt, który ty powiedziałeś, że traktuję innych tak, jakby chcieli mnie traktować, jest jakby pierwszym elementem. Ale, uwaga, uwaga, mamy gradację moralności, której kulminacją ma być bezwarunkowa miłość. Ale mamy tak, tą gradację, czyli ten aspekt, czyli jakby jest różnica w zależności od etapu, na którym ktoś jest i kontekstu, jaki występuje, tego, co jest, a co nie jest moralne i dlaczego. I to tak, zależy tak, od można etapu. By powiedzieć, że tutaj z tych różnych perspektyw jedno działanie może być moralne, ale jak już występujemy tam z perspektywy jakiejś tam bezwarunkowego współczucia albo bezwarunkowej miłości, to już ta perspektywa się trochę zmienia, nie? Bo ona wtedy to nie jest już pełnym takim doświadczeniem, bo na przykład nie ma tego doświadczenia takiej jakby bezwarunkowości, braku oddzielenia się i tak dalej, nie? Dobra. Coś jeszcze pytamy, czy kończymy, bo już zobaczymy, wybijamy dwóch godzin. Pytania, to, może jakieś pytanie? To szybko pytajcie. Pozdrawiam zwierzaki, bo to chyba w ten moment, jak te koty tak, były. Tak, no, pies śpi, ale może ktoś słyszał, jak chrapał. Drugi kot nie wiem, gdzie jest, a ten jeden się przedstawił. Nie, może ktoś ma jakieś pytanie jeszcze i byśmy chyba... Zobaczymy, u ciebie ktoś nie ma pytań. Nie, to nic nie ma. Może ktoś ma pytanie i chyba nie myślę, że no trzeba kończyć chyba, pytań, bo, nie ma co tego... Nam, możemy jeszcze z godzinę pogadać, ale to chyba nie ma towarzyszyliście sensu. Towarzyszyliście nam. I może się jeszcze kiedyś spotkamy, nie? Spotkamy i o czymś porozmawiamy. Mamy jeszcze jeden temat, nie? Tak, chociaż on jest takim. Nie będziemy tematem. Myślę, że jeszcze mamy takie tematy, które mogliśmy trochę kij w mrowisko włożyć. Tak, ale to nie przed świętami. Nie, nie. I jeszcze jest, co charakteryzuje dobrego ucznia. Co charakteryzuje dobrego ucznia. Tak, bo na pewno, nie, to jest dobre pytanie, bo jak mówimy o guru, no to również trzeba powiedzieć o uczniu, bo nie ma guru bez ucznia, nie ma ucznia bez guru. No, więc... no tak, to w pewnym sensie można by powiedzieć, że nauczycielem ktoś się dopiero staje, jak naucza. Na przykład u mnie w tradycji jest tak, że jakby udziela się komuś prawa reprezentacji, ale że on nie jest nauczycielem, dopóki nie inicjuje, nie naucza. Nie? U mnie się to mówi tak, że nauczycielem się zostaje wtedy, jak ktoś się zgłasza, żeby być uczniem. No dobra, no, to żeby nie było teraz, że uciekamy od tego pytania. Więc co charakteryzuje dobrego ucznia? No właśnie, czy ja mam taką historię w ogóle. Na początek się zastanawiam, na ile powinno się charakteryzować tego dobrego ucznia. Bo ja kiedyś miałem taką historię, że tak opowiadałem swoją historię uczniowską na jakimś spotkaniu medytacyjnym, które prowadziłem i tak podsumowałem ją i mówię, no i jak widzicie, nie byłem na pewnych etapach swojego życia zbyt stabilnym uczniem, nie? A na to ktoś tam bardzo rzeczowo odpowiedział, mówi, w zasadzie to stabilność nie jest cechą ucznia. Choć oczywiście, że wiadomo, że to by było cudowne, no ale ktoś jest jaki jest. Ja myślę, że przede wszystkim jakby jakaś tam szczerość i taka szczera intencja podążania tą duchową ścieżką, czy tej swojej transformacji, czy jak z jakiegokolwiek koncepcji ktoś wychodzi, taka zdolność do porzucenia uprzedzeń. Myślę, że taka szczerość, otwartość, przede wszystkim szczerość intencji, nie? Po polsku to nie brzmi, ale to po angielsku zawsze, po angielsku to dobrze brzmi, bo mówi się, że uczeń to disciple. Tak, tak. Czyli charakterystyką uczeń jest dyscyplina. Czyli dyscyplina jest charakterystyką ucznia, bo jak sama nazwa wskazuje, jest disciple.
No myślę, że że dyscyplina jest jednym z elementów, który też trzeba by wziąć pod uwagę, ale teraz jak to, żeby to dobrze zrozumieć, bo to nie chodzi o tak, że jest się takim bezwolnym wykonawcą woli guru, w sensie ktoś nam rozkazuje i nam i tak dyspozycyjnie, ale bardziej determinacji w podążaniu praktykami czy danymi naukami, jakby wytrwałości też w tym. I to jest jakby w tym sensie ta dyscyplina. No na pewno jest przydatna. No i oczywiście coś, co może łatwiej przychodzi na przykład Hindusom, a nam trochę trudniej chyba, tak mi się wydaje, że to zaufanie, które gdzieś tam się przewijało. Na pewno jest ono taką siłą, która może trochę... Jest też pewien rodzaj mir, którego w Indiach guru czy starsza osoba doświadcza, którego u nas niekoniecznie się tych nauczycieli traktuje tak... Tak, bo ja pamiętam, że... Wkłada się im kubły na głowę i takie tam historie. Kiedy ostatnio czytałem, ktoś mówił, że tam teraz się wkłada kubły na głowę, a że dawniej się ich napadało, jak coś nie pasowało, więc że tak naprawdę nic nie zmienił. Ale widziałem, że gdzieś tutaj, czy do tej przerwanej wcześniej transmisji dołączał Pijusz, który jest Hindusem mieszkającym 30 lat w Polsce. I Pijusz mi opowiadał, że jego najbardziej zszokowało, jak przyjechał na studia do Polski, mały szacunek do nauczycieli. Tak, tak. Ale wiesz co, bo w ogóle jeszcze a propos guru, wracając jeszcze do tego tematu, bo tak, kim jest guru? Pierwszym guru jest matka i ojciec. I na przykład w Indiach, czy można zobaczyć w Indiach będąc, czy na jakichś filmach Bollywood i w tym stylu, że jak przychodzą dzieci do rodziców, to zawsze składają im pokłon albo dotykają ich stóp, co jest oznaką właśnie takiego szacunku. I to jest jakby normalne i do dzisiaj spotykane, natomiast u nas jakby tego szacunku dla starszych nie ma takiego. Bardzo silny ten szacunek dla starszych i ta hierarchizacja też jest, bo Indie były bardzo mocno feudalne i można powiedzieć, że ten feudalizm chyba się tam trochę bardziej udał niż u nas. Nie? W Kanadzie mniej jest, jakby boleśnie. Bo z tą postawą jest jedna ciekawa rzecz, którą warto wspomnieć, bo jak jest ten słynny werset w Bhagavad Gita, który mówi właśnie o guru, to są w zasadzie dwa wersety, ale skupiam się na tym jednym, on podaje jakby cechy ucznia też, czy kwalifikacje. I tam jedną kwalifikacją jest zadawanie pokornych pytań. I teraz co to oznacza? To oznacza, że żeby doszło do tego aspektu, czyli zadawania pokornych pytań i przekazu nauk, jak pójdziesz do szkoły, po prostu zwykłe jest szkoły i zaczniesz zadawać wyzywające pytania profesorowi, się czepiać każdego słówka, przecinka i cokolwiek, no to albo raz cię zdyscyplinują, a dwa rzeczy być może wyrzucą ze szkoły. Zatem bez tego aspektu, bez tego zadawania w takich inteligentnych, pokornych pytań z celem uzyskania wiedzy, a nie czepiania tak się. Nie pokazywać tego ucznia jako takiego zbyt uniżonego, ale chodzi nie, o to, nie że, chodzi o to, żeby nie zadawać z w ogóle tak, zdobycia wiedzy, żeby ogóle, a nie podważenia czy, tego, co tam co jest mówione. Więc ten brak tej postawy utrudnia jakby to uzyskiwanie nauk, no bo ileż można komuś tłumaczyć, kto macie w nosie, no. Czy to nie no tak, jest to utrudnione? Myślę, że jednak ta relacja jest jednak istotną częścią nauczania i przynajmniej ja ją tak postrzegam. No. Więc jeżeli jest relacja, to ona jednak musi być oparta na szacunku i myślę, że trochę jakby ten szacunek jest jedną z rzeczy, którym się może zamanifestować nasza jakby wolność wewnętrzna, nie? Że jesteśmy w stanie okazać innym szacunek i sobie zresztą też. Ale tak jeszcze ciągnąc ten wątek pokory, to ja zawsze o uczniu sobie myślałem, że taki dobry uczeń, tak sobie przypomniałem, jak go poruszyłeś, to powinien być z jednej strony pokorny, a z drugiej strony niepokorny. Pokorny w takim sensie, że jednak pokazać pewną pokorę przed tradycją, wiedzą, doświadczeniem, nauczycielem, który jakby to reprezentuje, a niepokorny w takim sensie, że chcieć wiedzieć dlaczego, chcieć jakby zrozumieć, Dociekać. Bo
bo ktoś, kto jakby przyjmuje wszystko jak leci, to prawdopodobnie nigdy nie zgłębi tej wiedzy do końca. Powinien być dociekliwy i jakby pogłębiać, ale no... Że jak moja żona gdzieś tam się uczyła ajurwedy, to zaczynała i jakby dużo się nauczyła od pewnej osoby, ale w którymś momencie jak przychodziła z pytaniami do tej osoby, to ta osoba mówiła... Nie ma wyjaśnienia, jest tabelka w książce, trzeba się jej nauczyć, nie? I jak niestety to jakby nie wystarczało, no ale i dzięki temu się jakby nauczyła więcej, nie? Bo jakby dociekała i gdzieś tam musi być ta chęć poznania. Ta dociekliwość jest następną dobrą cechą ucznia. I w Wedancie się mówi o tym jako o, w Advaita Wedancie, o tęsknocie do poznania, można by powiedzieć, nie? Jest taki wątek. Więc być może jakaś ta tęsknota musi być, no a taka tęsknota trochę jest tą pochodną miłości i tym sposobem moglibyśmy spiąć ten live transmisję i przerywaną ale jakoś chyba wspólnymi dało chyba wszystko radę. To nie, ja myślę, że kończmy, bo to już jest, na pewno jest blisko 2 godzin i spotkamy się nie ma co następnym razem bliżej niezaplanowanym i tyle chyba. Dziękujemy Wam bardzo za udział, a szczególnie tym, co przetrwali może całość, może ktoś całość wytrwał, bo to późna godzina jest. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia i jeżeli obchodzicie święta, to wszystkiego dobrego z okazji świąt zdrowych, spokojnych, radosnych i spędzonych w taki sposób i z takimi osobami, z którymi sobie życzycie i marzycie o tym. Także Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.